Serdecznie Państwa witam na 31. sesji Rady Powiatu w Kielcach. Bardzo się cieszę, że wreszcie po dłuższym okresie możemy się spotkać tutaj razem na żywo, już nie online, w sali audytoryjnej. I myślę, że następne sesje, mam taką nadzieję, będą się również tutaj na tej sali odbywać. Serdecznie witam wszystkich Państwa radnych, witam członków zarządu z panem starostą na czele. Serdecznie witam panią skarbnik Annę Moskwę, pana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorza Piwko, panią dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju panią Ewę Kiniorską, kierownika referatu edukacji panią Sabinę Kaczmarczyk, dyrektora Wydziału Transportu i Komunikacji pana Artura Ludzica, panią radcę prawną Szulemiernik. Serdecznie witam panią Monikę Miller z Radia Kielce. Szanowni Państwo, w Radzie bierze udział 25 radnych. Rada jest władna podejmować uchwały i decyzje. Pracujemy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Z tego, co pan starosta informował, pan Tomasz, wicestarosta, pan Tomasz Leban chce złożyć wniosek do porządku obrad. Bardzo proszę, panie starosta. Panie przewodniczący, szanowna rado, chciałem wnieść o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał. Pierwsza to jest uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 17/42 przez 2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 września 2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kielckiego do Organizacji Turystycznej Województwa Kielce-Wszystkiego i uchwałę w sprawie prowadzenia zadania publicznego w zakresie promocji powiatów. Proponuję wnieść te uchwały w punkcie 10 w podpunkcie 15 i 16. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest moja wielka prośba, żeby wszyscy z Państwa się zalogowali do systemu Rada 24. Bardzo proszę. Na pewno mamy 21 radnych zalogowanych. A to będziemy zdalnie głosować, tak? Jest. Jak się pojawia, to tak. No, bo to jest zdalnie. No, wiemy. Nie, ale wiesz co, automatycznie będą mi zapisywane wtedy. Ja też jestem przypomnę, nie widać. Serdecznie witam senatora Rzeczpospolitej pana Krzysztofa Słonia. Irena, zalogowana jesteś? Agata? Jestem zalogowana. Dziękuję.
To nie jest zaplanowane, tak? Na razie nie ma żadnego. W systemie. Państwa, w związku z wnioskiem pana starosty poddaję pod głosowanie wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Pan Józef Szczepaniczek, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja w sprawie właśnie tych zgłoszonych wniosków przez pana starostę chcę zwrócić uwagę na nasz statut w paragrafie 28 ustęp 4. I piszemy na temat uzupełnienia porządku obrad w sposób następujący. Wniosek o zmianę porządku obrad nie może zmierzać do wprowadzenia głosowania nad projektami uchwał, o ile projekt uchwały nie został złożony przewodniczącemu rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. Mieliśmy w poniedziałek wspólne posiedzenia komisji z udziałem na pewno wicestarosty Tomasza Plebana i pana przewodniczącego też, jak odnotowałem. I w trakcie tego posiedzenia ani żaden z panów nie wspominał o tym, że zostały złożone u pana przewodniczącego jakiekolwiek dodatkowe uchwały, poza tymi, które otrzymaliśmy z zawiadomieniem na sesję. Nie przypuszczam, że pan przewodniczący, który znany jest ze skrupulatności i rzetelności, zapomniał o takim fakcie, w związku z czym z pewnością dużą można powiedzieć, że te dwa projekty zostały złożone później niż na 7 dni przed dzisiejszym dniem. W związku z tym nie możemy głosować uzupełnienia porządku obrad o te dwa projekty. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę panią mecenas o wypowiedź w tej sprawie. Zgodnie z paragrafem 28 ustęp 2 również jest przełomiony wniosek o zmianę. Bardzo proszę może do mikrofonu pani mecenas. Również zgodnie z paragrafem 28 ustęp 2 wniosek o zmianę porządku obrad ustalonego przez przewodniczącego rady mogą zgłaszać radni oraz zarząd na początku sesji, najpóźniej przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. W związku z tym moim zdaniem w świetle przepisów prawa i postanowień statutu jest dopuszczalna zmiana porządku. Dziękuję bardzo. Pan Szczepańczyk, bardzo proszę. Pani mecenas, czytajmy te przepisy łącznie. Ten, który pani przytoczyła, dotyczy możliwości określenia kręgu podmiotów, które mogą występować o zmianę w porządku obrad i w którym momencie to w trakcie sesji ma się odbywać. Natomiast ustęp czwarty z tego samego paragrafu mówi, kiedy taki projekt powinien być złożony. Co najmniej na 7 dni przed dniem sesji. Bo gdyby przyjąć tą interpretację, którą pani przedstawiła, to by ten czwarty paragraf trzeba było wyrzucić. Tak, ale panu radnemu chodziło o to, że nie zostały one przedłożone projekty uchwał radnych. A ustęp czwarty nie mówi o przedłożeniu projektów uchwał radnych. Wniosek o zmianę w porządku obrad nie może zmierzać do wprowadzenia głosowania nad projektami uchwał. O ile projekt uchwały nie został złożony przewodniczącemu rady, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. Koniec, kropka. Tak, tylko że zapis mówi, o ile projekt uchwały nie został złożony przewodniczącemu rady, a nie radnym, a panu radnemu chodziło o przedłożenia radnym. Nie, mnie chodziło o to, że nie trafił do przewodniczącego rady, dlatego że w poniedziałek mieliśmy wspólne posiedzenie komisji i ani
pan starosta Plewan, ani pan przewodniczący, podkreślam, który jest człowiekiem, jak go znam od lat, skrupulatnym, nie wspomnieli, żeby jakiekolwiek projekty u pana przewodniczącego były. Czy moim zdaniem, każdy ma możliwość, nie wiem, zdania odrębnego, moim zdaniem w świetle przepisów i statutu, i przepisów ustawy jest możliwość wprowadzenia w dniu dzisiejszym zgłoszonym przed przyjęciem porządku obrad zmian do porządku obrad. Zgłaszać taką uchwałę. Stanowisko pani wiceraz jest w tym momencie jednoznaczne. Moje też. Bo z wprowadzeniem zmian w porządku obrad no, spotykamy się nie pierwszy raz. Prawda, panie wiceraz? I do tej pory no, nie było żadnych przeszkód, żeby na wniosek złożony przez zarząd nastąpiła zmiana porządku obrad. Panie przewodniczący, jak pan wie, jestem emerytem, mam dużo czasu, w związku z tym czytam różne rzeczy, w tym także i statut powiatu. W związku ze stanowiskiem pani mecenas poddaję pod głosowanie, proszę państwa, projekt zmian, czy wniosek pana starosty w sprawie wprowadzenia do porządku obrad przedłożonych projektów uchwał. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt zmiany porządku obrad poszerzony o projekt uchwały w sprawie zmian uchwały nr 17/42/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 września 2000 roku w sprawie przystąpienia powiatu kieleckiego do organizacji turystycznej województwa świętokrzyskiego. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Przepraszam panie przewodniczący, ale że tak powiem, nie pojawił mi się monit do głosowania w ogóle. To może do protokołu, czy jest pan za, czy przeciw, czy się wstrzymał. Jest. Panie przewodniczący, głosowałem za, a tam nie jestem odnotowany. Jak się myślisz? Ja tak samo głosuję. Przyznajcie się, żeście nie głosowali. Miałem komunikat za, oddany głos, a tu nie ma na tablicy. Ale tutaj wszystko jest. Nie wiem, czemu to jest różnica. Nie potrafię. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że za przyjęciem, wprowadzeniem projektu uchwały głosowało 17 radnych, 5 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Wniosek drugi dotyczył projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zadania publicznego w zakresie promocji powiatów. Poddaję pod głosowanie projekt zmian w sprawie wprowadzenia porządku obrad. Kto z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Pytam, czy pani jest za? Dziękuję bardzo. Odnotowane zostało to w protokole. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że za wprowadzeniem projektu głosowało 18 osób, 4 przeciw. 19 z panią Ireną, 4 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Proponuję, proszę państwa, te dodatkowe projekty uchwał wprowadzić jako w porządku obrad w punkcie 15 i w punkcie 16 uchwała. W związku z tym poddaję pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Rozpoczynamy głosowanie ze zmianami oczywiście. Kto z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Za.
czy za? Panów informatyków jest na miejscu? O, głosowanie na 11. No, w związku z tym również zapytam się u pani Ireny, czy pani jest za, przeciw, czy się wstrzymała pani Ireno? Tak. Tak, znaczy? Jestem za. Dziękuję bardzo. Zamykamy głosowanie. Stwierdzam, że za przyjęciem porządku głosowało 21 rady przewodniczących, są przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję serdecznie. Państwa, realizuję punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 30 sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 maja 2021 roku. Czy w tej sprawie ktoś chciałby z państwa zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że protokół został przyjęty. Realizuję punkt czwarty, informacje i komunikaty przewodniczącego. Proszę państwa, chciałem państwa poinformować, że Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zaprasza na imprezy. To jest tak, 11 lipca odbędzie się po raz 14 konkurs na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego oraz powiatowy przegląd kapel ludowych, które odbędą się na boisku Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Gniowie, ulica Centralna 11 o godzinie 14. Serdecznie państwa w imieniu swoim, zarządu i Wydziału Kultury, Edukacji, Sportu zapraszam. 1 sierpnia na rynku w Chmielniku odbędzie się finał 21 powiatowego przeglądu zespołów folklorystycznych i solistów. No w tym roku na pewno ten przegląd będzie trwał krócej niż poprzednimi laty, bo były eliminacje przeprowadzone w trzech gminach. 22 sierpnia na Błoniach Świętego Krzyża odbędą się uroczystości plenerowe poświęcone 370. rocznicy śmierci Jeremiego Michała Korybuta Wiśniewieckiego oraz panel dyskusyjny poświęcony wyżej imionej postaci przygotowany przez naukowców z Kielc, Warszawy i Lublina pod kierunkiem profesora Krzysztofa Brachy, pracownika naukowego UJK w Kielcach. Realizuję punkt 5 porządku obrad. Sprawozdanie starosty kielskiego z działalności zarządu powiatu za okres między sesjami. Czy w tej sprawie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę osób zgłaszających. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez państwa przyjęte. Punkt 6. Raport o stanie powiatu kieleckiego za rok 2020. Pan starosta Tomasz Freban, bardzo proszę. Chciałem zaprezentować raport. Bardzo proszę. Szanowni państwo. Raz, mam nadzieję, że słychać już. Szanowni państwo, pozwólcie, że zaprezentuję na takim no, w miarę krótkim pokazie slajdów raport o stanie powiatu za rok 2020. Chcę powiedzieć, że raport został opracowany zgodnie z wytycznymi prawa. Został przedłożony do konsultacji. Państwo również nad tym raportem pracowaliście na komisji. Zostały tam zgłoszone uwagi, między innymi pana radnego Józefa Szczepańczyka. I proszę państwa, ja pozwoliłem sobie tak w kilkudziesięciu slajdach przygotować jakby najważniejsze informacje z tego raportu, żeby państwu dzisiaj je zaprezentować, również dlatego, że prowadzimy tutaj sesję zdalną, oglądają nas nasi mieszkańcy, w związku z tym wypadałoby coś powiedzieć o tym stanie naszego powiatu za rok 2020. Rok 2020, proszę państwa, był jednym chyba z najtrudniejszych lat jak do tej pory. Spowodowane było to
nietypową sytuacją, trudną dla kraju, również dla powiatu i dla wszystkich nas osobiście, związaną z pandemią. Ta sytuacja generowała również sytuację realizacji wielu programów, projektów, które mieliśmy tutaj na terenie powiatu kieleckiego realizowane. I tak, proszę Państwa, tak pokrótce, oczywiście chodzi o dane podstawowe, to Państwo je wiecie, dlatego że one się powtarzają co roku, w zasadzie nic się nie zmieniło. Zmieniła się tylko liczba mieszkańców naszego powiatu. Ta liczba cały czas wzrasta. Proszę zauważyć, pozwoliłem sobie tutaj przedstawić kilka ostatnich lat. Widać tendencję zwyżkową. Liczba w tym momencie przekracza 211 tysięcy. I tak jak powiedziałem, na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrosła. Ten wzrost, proszę Państwa, na przestrzeni 18 lat wynosi aż 8%, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. I takich kilka podstawowych danych takich demograficznych, jak Państwo widzą, jeżeli chodzi o tej kobiety i mężczyzny, to prawie mamy tutaj pół na pół. Jeżeli chodzi o średni wiek, to jest to wiek 40 lat. Liczba prognozowana, która co roku w zasadzie się powtarza, bo ona się nie zmienia, w roku 2050 będzie cały czas ta liczba mieszkańców rosnąć. No i jest dodatni przyrost naturalny. To takie dobre informacje. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o tutaj sprawy statutowe, organy statutowe, czyli Radę Powiatu, to w roku 2020 Rada Powiatu obradowała na 10 posiedzeniach, gdzie na przykład dla porównania w 2019 było tych posiedzeń 13, plus dwie sesje nadzwyczajne. W roku ubiegłym były to 4 sesje nadzwyczajne, czyli jak Państwo widzą, tych sesji było znacznie mniej. Oczywiście było to spowodowane tym, co mówiłem, czyli sytuacją pandemiczną. W trakcie tych obrad Rada podjęła 35 uchwał, które są w trakcie realizacji. 87 uchwał zostało zrealizowanych, w tym postanowienia 9 uchwał obowiązują nadal. 9 uchwał utraciło moc, a 2 uchwały zostały uchylone przez organ nadzoru Regionalna Izba Obrachunkowa. Proszę Państwa, w roku 2020 radni Rady Powiatu w Kielcach złożyli 81 interpelacji, tak dla porównania 84 interpelacje w roku 2019. Zarząd Powiatu obradował na 85 posiedzeniach, podczas których podjął 400 ponad uchwał. Proszę Państwa, dwa słowa o budżecie na rok 2020, który realizowaliśmy. Ja tylko przypomnę, że ten budżet przyjęliśmy pod koniec grudnia na poziomie 177 milionów. W trakcie, proszę Państwa, tego roku ten budżet nam się zwiększał. Jak Państwo widzą tutaj, jeżeli chodzi o deficyt, to mieliśmy go na początku 61 tysięcy, on potem był na poziomie minus 37 milionów, ale jak Państwo widzą, wyszliśmy tak naprawdę na plus, aż 23 miliony. Budżet zrealizowaliśmy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o dochody, na poziomie 211 milionów, co stanowi 104% ponad. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, na poziomie 188 milionów, co stanowi blisko 79%. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów, to na tym wykresie macie Państwo, jak ona się tutaj kształtowała. Widać wyraźnie, że największe tutaj, jeżeli chodzi o dochody, to były wpływy z różnych subwencji, sięgały blisko 70 milionów, ale mieliśmy, proszę Państwa, również dotacje celowe z budżetu państwa, blisko 29 milionów, były dochody z podatków blisko 45 milionów i pozostałe dochody ponad 68 milionów. Jeżeli chodzi o wydatki, to największe kwoty tutaj generowała kwestia transportu i łączności, a to głównie dlatego, że tam były wydatkowane spore pieniądze na poprawę infrastruktury drogowej, blisko 61 milionów, ale oczywiście opieka społeczna i ochrona zdrowia blisko 53 miliony, oświata 41 milionów i pozostała działalność 33,5 miliona. Proszę Państwa, dwa słowa o oświacie. Tych jednostek oświatowych, tak jakby w powiecie kieleckim, jest najwięcej. Mamy 4 zespoły szkół, oczywiście 2 ośrodki młodzieżowo-wychowawcze, 3 poradnie i powiatową szkolną schronisko młodzieżowe.
Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kadrę pedagogiczną, to w tym momencie, w roku 2020, 289 nauczycieli na 260 etatach, także widać, że część pracuje na etatach niepełnych. Jeżeli chodzi o stopień awansu zawodowego, a Państwo wiecie, że są trzy takie stopnie, to nauczycieli dyplomowanych było 144, mianowanych 49, kontraktowych 67 i stażystów 30. Proszę Państwa, tak jak co roku, również w roku 2020 było dokonywane awans na wyższy stopień nauczyciela i tu Państwo macie podane, jak to wyglądało. Najwięcej było na nauczyciela kontraktowego. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkoły i wyniki nauczania, to w roku szkolnym ubiegłym oczywiście, prowadzony przez Powiat Kielecki, kończyło 271 absolwentów, w tym w liceach było 104, w technikach 122, w szkole branżowej pierwszego stopnia 14 i w szkołach policjalnych dla dorosłych 20 słuchaczy i szkoła podstawowa specjalna 11 uczniów, oczywiście ta szkoła pomieszczona w Mowach. Do egzaminu maturalnego przystąpiły 172 osoby w naszych placówkach, w tym w liceach 90, w technikach 82 osoby. Egzamin dojrzałości zdało 153 osoby, a nie zdało 19. Teraz jak to wygląda w poszczególnych placówkach? Jeżeli chodzi o egzamin maturalny, to jak Państwo widzą, w zasadzie tutaj w liceum, znaczy w zespole szkół w Opuszni najwięcej osób, które nie zdało, to 10 uczniów w technikach, a tak to mniej więcej około dwóch każdym z tych szkół dwie osoby nie zdały. Proszę Państwa, oczywiście oprócz egzaminu maturalnego nasi absolwenci w technikach zdają również egzamin zawodowy i tutaj mamy dwie sesje, to jest sesja zimowa i sesja letnia. W zimowej przystąpiło do egzaminu 117 uczniów, natomiast w letnich 166. Proszę Państwa, w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych według stanu na 30 września, bo musimy tutaj pamiętać, że liczba tych wychowanków, tych MOW-ów praktycznie każdego miesiąca się zmienia. W Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu było 43 wychowanków, a w Rębowie 18. Tak jak powiedziałem, ta liczba w ciągu roku się zmieniała. Mamy również trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne i tutaj te trzy poradnie, proszę Państwa, pracowały pełną parą. Chcę Państwu powiedzieć, że wydały ponad 1400 orzeczeń i opinii i była ta liczba znacznie większa niż w roku 2019, pomimo tego utrudnionego charakteru pracy tych poradni. Powiatowe Szkoły Słowiańsko-Młodzieżowe. Tutaj, proszę Państwa, mamy sytuację bardzo, że tak powiem, powiedziałbym dynamiczną, trudną, dlatego że ze względu na pandemię to schroniska i te oddziały, które tutaj mamy, cztery, nie pracowały w takim zakresie jak w latach ubiegłych. Stąd, jak Państwo zobaczycie, tutaj mamy te wykorzystanie tych miejsc znacznie mniejsze niż w roku ubiegłym. Tutaj dla porównania w roku 2020 było to na poziomie 11,37%, gdzie w 2019 był to poziom 27,39%. Oczywiście wynikało to, tak jak mówiłem, z sytuacji pandemicznej, ale my ten czas wykorzystaliśmy do tego, żeby przeprowadzić stosowne remonty właśnie w tych jednostkach. Subwencja oświatowa, proszę Państwa, już na same jednostki oświatowe wyniosła w roku 2020 28 747 tysięcy i stanowiła średnio na ucznia kwotę blisko 6 tysięcy. W ramach tej subwencji w roku 2020 zabezpieczyliśmy oczywiście kwoty. Tutaj mamy nie tylko nasze jednostki, ale były też jednostki niepubliczne w kwocie 1 390 tysięcy. Dotacje dla szkół publicznych, które były prowadzone przez osobę fizyczną, to była kwota 4 200 tysięcy. Dotacja dla niepublicznego schroniska, bo mamy takie jedno, 21 tysięcy. Mamy również dom w czasów dziecięcych, dla którego dotacja wynosiła ponad 2 200 tysięcy. Oczywiście był również odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Nauczycieli ponad 242 tysiące i wynagrodzeń dla doskonalenia w kwocie 126 852 zł. Takie wydatki
kształtowały się, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, te 28 milionów. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o sam tutaj same wydatki na poszczególne jednostki, to jak Państwo widzą, te kwoty były dosyć wysokie i tutaj mamy subwencję, która została otrzymana w tej tabeli, wykonanie i różnice. Najwyższa różnica jest w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, ale jest tam blisko ponad 2 miliony 800 tysięcy. Natomiast trzeba wiedzieć, że, bo tam dalej będzie informacja, oczywiście wynika to również z tego, że tam były podejmowane największe inwestycje w tej placówce, ponad 1 200 000, stąd ta różnica, a mniej więcej jeżeli chodzi o pozostałe jednostki, również w Chmielniku jest ta kwota jakby wysoka, ale tam też podejmowaliśmy duże działania remontowe. No i proszę Państwa, tradycyjnie to już o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, jeżeli chodzi o mowy, te koszty oczywiście też były dosyć wysokie, jak również Powiatowe Schronisko w Chęcinach, ponad 1 000 000 różnicy, również wynikające z niskiego obłożenia covidowego i remontów, które tam podejmowaliśmy w tej jednostce. Najważniejsze, proszę Państwa, inwestycje, remonty, to proszę zobaczyć tutaj, jeżeli chodzi o kwoty, to tak jak mówiłem, zespół szkół w Chęcinach blisko 1 300 000, w pozostałych, no to tak na poziomie kilkudziesięciu czy 100 000, jak w poradni w Błodzentynie, natomiast również w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rębowie ponad 200 000 i w Schronisku ponad 200 000. Łącznie, proszę Państwa, te inwestycje były na poziomie ponad 2 miliony złotych. Tutaj, proszę Państwa, pozwoliłem sobie wypisać najważniejsze projekty edukacyjne, ale myślę, że ich nie będę czytał, bo większość z nich jest pewnego rodzaju kontynuacją. Oczywiście również rozpoczęliśmy nowe projekty, zatem ja po prostu je tutaj wypisałem. Myślę, że ta prezentacja, gdy Państwo się mieli oczywiście do niej, po sesji będzie tutaj dostępna, jak również wszystkie te projekty są opisane w naszym raporcie. Ale proszę Państwa, jeszcze musimy powiedzieć, że na terenie powiatu kieleckiego jest szereg innych jednostek, których nie jesteśmy organem prowadzącym, a które funkcjonują. Są to tutaj jednostki wskazane właśnie tutaj na tym slajdzie, gdzie powiat kielecki jest organem dotującym i ewidencyjnym dla tych jednostek. Przechodzimy teraz do zdrowia. Proszę Państwa, oczywiście na terenie powiatu mamy tutaj szereg różnego rodzaju instytucji zdrowotnych, ale jesteśmy organem prowadzącym dla 3 takich jednostek. Na początek pozwoliłem sobie przedstawić dotacje, jakie otrzymały nasze jednostki w łącznej kwocie 991 886 000 zł, przy czym na szpital specjalistyczny w Kielcach była to kwota 399 500, tutaj na były to pieniądze przekazane na wkład własny w projektach. Jeżeli chodzi o szpital powiatowy w Kwietniku, Chmielniku, była to kwota 392 000, ponad również na wkład własny w projektach, i Powiatowe Centrum Usług Medycznych 200 000 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy również inwestycyjne. Natomiast jeżeli chodzi o programy, które realizują te jednostki, to te programy również, proszę Państwa, w większości były kontynuacją z lat ubiegłych. Natomiast tutaj, jak Państwo widzą, te kwoty kształtowały się różnie i pozwoliłem sobie wypisać najważniejsze, które były realizowane przez te jednostki. Najwięcej tych programów realizował Szpital na Prostej, potem w Chmielniku i oczywiście kilka programów, które realizuje PCUM, to szereg tych programów, które właśnie są realizowane przez te jednostki. Proszę Państwa, tak jak wspominałem wcześniej i wynikało to z liczb, były realizowane zadania inwestycyjne, w których nasze jednostki uczestniczą i na te były pieniądze przeznaczone na własne. Tu mamy kwotę 36 000 w Chmielniku, na Prostej 39 000 i również przekazaliśmy na Powiatowe Centrum Usług Medycznych stosowną kwotę, niestety nie wiem gdzie i gdzieś umknęła. Proszę Państwa, jakie były to zadania? Główne zadania inwestycyjne to modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego na Prostej, podniesienie jakości dostępności specjalistycznych usług medycznych również na Prostej,
Szpital w Chmielniku zakupił stosowny sprzęt o wartości ponad 500 tysięcy. Również realizowaliśmy program zwiększenia efektywności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Chmielniku. I proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze. Teraz chciałbym pokazać, proszę Państwa, inne zadania inwestycyjne, które realizowaliśmy na terenie powiatu, a mianowicie to są zadania na drogach, a więc wszelkiego rodzaju inwestycje drogowe. Pokazywałem tam na przykładzie tego slajdu, jak duże wykonanie było, ponad 60 milionów, jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z transportem i z drogami, głównie poprzez inwestowanie tutaj w drogi. I proszę Państwa, wypisałem tutaj wszystkie zadania, które realizowaliśmy. Tak z grubsza pokażę tych zadań, że realizowaliśmy w 2020 roku 20, 30, 32, proszę Państwa. A więc 32 zadania, które realizowaliśmy. Także tutaj nie wypisywałem już, jakie to były kwoty, ale widzą Państwo, że ten zakres był naprawdę bardzo, bardzo szeroki i tu widać po ilości tych inwestycji, jaki to był tak naprawdę obszar właśnie, jeżeli chodzi o zadania na drogach. Proszę Państwa, oprócz tego oczywiście działa urząd i podejmuje szereg różnego rodzaju działań. Jako przykład tych działań pozwoliłem sobie tutaj podać działania na przykład Wydziału Budownictwa, żeby pokazać, proszę Państwa, chociaż o tym mówiliśmy wiele razy, ale żeby pokazać, jaki jest wzrost zadań, jeżeli chodzi właśnie o starostwo powiatowe. I tutaj w porównaniu do lat ubiegłych, proszę zwrócić uwagę, jak wzrasta liczba wydanych pozwoleń na budowę nowych budynków, jak, proszę Państwa, innych decyzji również wzrasta liczba. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o łączną liczbę rozpatrzonych spraw, to proszę zwrócić uwagę, że ona się utrzymuje w ciągu ostatnich dwóch lat na poziomie ponad 7 tysięcy różnego rodzaju decyzji. To jest ogromna, proszę Państwa, ilość. I jeszcze chcę powiedzieć, że ten czas, kiedy ludzie, że tak powiem, spędzali dużo czasu na kwarantannach, różnego rodzaju izolacjach domowych, spowodował również wzrost zainteresowania tak jakby własnymi sprawami i to się przełożyło na szereg działań i decyzji, które podejmowało starostwo powiatowe, właśnie choćby w Wydziale Budownictwa, ale nie tylko, w Wydziale Geodezji czy Komunikacji, jako przykład podaję Wydział Budownictwa. I tu, proszę Państwa, tak dla kwestii takiej formalnej, mam tę informację w raporcie, ale proszę zwrócić uwagę na wydaną liczbę pozwoleń w poszczególnych gminach. Najwięcej tych pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych mamy w gminie Morawica, to jest ponad 100 takich, potem Masów, Piekoszów, Baleszyce, Górno i Miedziana Góra, to są taka granica ponad 70. Najmniej tych decyzji było wydanych w Nowej Słupi, w Rakowie i w Łagowie. Także macie Państwo tutaj skalę ilości tych decyzji, które są wydawane. Proszę Państwa, bezpieczeństwo to też ważny aspekt działania powiatu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście my tutaj mamy szereg różnego rodzaju działań, które podejmujemy w współpracy z różnego rodzaju instytucjami. Najważniejsze, proszę Państwa, to jest zespół oczywiście kryzysowy, na czele którego stoi starosta i jednostki Policji i Straży Pożarnej, które również wspieramy. W 2020 roku ogólnie zostało odnotowanych 1852 przestępstwa. Tu oczywiście mamy liczbę przestępstw kryminalnych, których było też najwięcej, było blisko 1200, ale również inne. Były, proszę Państwa, 152 wypadki drogowe i 1775 kolizji. Jeżeli chodzi o kwarantannę, to musicie Państwo wiedzieć, że powiat i starosta byli odpowiedzialni za kwarantannę osób, które przybywały. Ponosiliśmy z tego tytułu również wydatki. Częściowo zostały te wydatki nam zwrócone przez Urząd Wojewody, ale na kwarantannie, proszę Państwa, było objętych w powiecie ponad 22 tysiące osób, a ponad 6900 przebywało w izolacji domowej. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zdarzenia, które wymagały interwencji jednostek ochrony PPOŚ, to było ich w powiecie, proszę Państwa, 2390. Ogólna liczba zdarzeń ulegała zmniejszeniu w porównaniu do podobnego okresu w roku 2019.
19 aż o 11%, ale pamiętajmy, proszę Państwa, że znaczna liczba naszych mieszkańców przebywała po prostu w tym okresie w domu na skutek, to co mówiłem wcześniej, izolacji czy kwarantanny. Proszę Państwa, nasza współpraca, jeżeli chodzi o powiat, starostwo z tymi jednostkami, przekłada się również na ich wsparcie. Powiat kielecki przekazał wsparcie finansowe na nagrody dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w wysokości 5000. Udzielamy również wsparcia Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 43 000 i również wsparcia w wysokości 3000 dla OSP w Miedzianej Górze. Proszę Państwa, w czasie roku 2020 powiat kielecki podejmował szereg działań, które były skierowane przeciwko COVID-19, czyli walka z COVID-19. Realizowaliśmy szereg różnego rodzaju, proszę Państwa, projektów, pozyskiwaliśmy na to środki. I chcę tutaj Państwu oczywiście powiedzieć, że powiat kielecki pozyskał największe dofinansowanie w całym województwie w kwocie ponad 6,5 miliona złotych. Te środki, proszę Państwa, przekazaliśmy bezpośrednio poprzez zakup stosownego wyposażenia do ochrony przed COVID-19 do gmin, jak również do Policji i do Straży Pożarnej. I tu mogę powiedzieć, że również były, proszę Państwa, część tych środków przeznaczone bezpośrednio naszych jednostek podległych, a więc głównie do szpitali, proszę Państwa, bo tam były największe potrzeby, jak również do naszych domów pomocy społecznej. Mamy takie dwa i tamte środki w tych dużych kwotach były przekazane. I tak, proszę Państwa, gwoli takiego uporządkowania, zobaczcie, jakie to były ilości tych właśnie rzeczy, które musieliśmy zakupić. To były rzędu kilkudziesięciu tysięcy i więcej. Natomiast chcę powiedzieć, że to wymagało naprawdę bardzo ciężkiej pracy naszych służb, głównie które zajmowały się tutaj zamówieniem publicznym, z tego tytułu, że bardzo często tych produktów po prostu brakowało w odpowiednim momencie i trzeba było tutaj reagować i rozbijać te przetargi na części. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście wielkim echem odbiło się wydarzenie, które zdarzyło się w dniu 19 kwietnia 2020 roku, gdzie przy ulicy Perłowej w miejscowości Nowiny wybuchł pożar zgromadzonych tam przez prywatnego przedsiębiorcę odpadów niebezpiecznych. I tutaj oczywiście dzisiaj będzie jeszcze o tym mowa, to ja nie będę uprzedzał faktów, ale w roku 20 podjęliśmy tutaj, to starosta podejmował głównie działania w tej kwestii. To było wydanie decyzji o konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów powstałych podczas pożaru. Ta decyzja była decyzją ostateczną i proszę Państwa, w kolejności działań podpisaliśmy umowę na usunięcie pozostałego złomu na początek, który tam został wytopiony. I proszę Państwa, potem przetarg na usunięcie, zagospodarowanie odpadów i tak naprawdę prace te zostały zakończone dopiero w roku 2021. Ale tak jak powiedziałem, nie będę uprzedzał faktów, te informacje wszystkie przed nami. Oczywiście, proszę Państwa, ten rok pandemiczny był bardzo istotny, jeżeli chodzi o działanie Powiatowego Urzędu Pracy. Tu wielki ukłon do Pana Dyrektora i do pracowników tego urzędu, którzy naprawdę, jak Państwo widzą, wykonali, można powiedzieć, dobrą robotę, dlatego że w roku 20 było udzielane szereg wsparcia przez właśnie te urzędy, które były pośrednikiem również w walce z COVID-19 i skutkami COVID-19 poprzez wspieranie naszych przedsiębiorców. I tutaj tak pokrótce proszę zauważyć, jakie te działania były podejmowane. Mamy tutaj jakby też liczby. Trzeba pamiętać, proszę Państwa, że w tym okresie troszkę nam też tutaj tych firm zachwiało się, które nie były w stanie przetrwać. W związku z tym mieliśmy zachwianie również, jeżeli chodzi o liczby osób, które były wtedy bez pracy. Potrzebowały również wsparcia. Natomiast tak naprawdę praca Urzędu Pracy głównie opiera się na pozyskiwaniu środków z różnego rodzaju źródeł. Tu podaję przykład takich środków, to były programy, które najpierw oczywiście były pisane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, pozyskane, a następnie realizowane w postaci
tutaj sporych kwot. Podaję tutaj przykłady kilku takich większych. To był na przykład program aktywizacja osób młodych, gdzie ponad 700 osób było ujętych w tym programie na wartość projektu blisko 12 milionów. To była aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy ponad 12 milionów, blisko 500 osób skorzystało. To był program Rynek Pracy Pełen Szans, gdzie ponad, proszę Państwa, 1 000 000 złotych. I kolejne programy, każdy może być aktywny, gdzie, proszę Państwa, była kwota tutaj blisko 550 tysięcy, czy Integracja Szansa na Zatrudnienie, ponad 1 000 000 złotych. Program również finansowy z Funduszu Pracy, aktywizacji zawodowej, ponad 1 700 000 złotych. Proszę Państwa, i to, co mówiłem na początku, bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców, a nie tylko dla osób, które były ofiarami sytuacji bezrobotnej, a więc utrzymanie tutaj odpowiedniego poziomu, jeżeli chodzi o pracodawców. To najbardziej popularne to były takie działania, które podejmował Urząd Pracy, to niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy, jak Państwo widzą, na kwotę ponad 44 miliony złotych. Było dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę, proszę Państwa, ponad 10 milionów złotych. To można sobie wyobrazić, jakie to były ogromne środki, proszę Państwa. Było dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników tych właśnie firm na kwotę ponad 18 milionów złotych. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek dla organizacji pozarządowych. Tutaj, proszę Państwa, była to kwota blisko 70 tysięcy. Wiadomo, że te instytucje tutaj tak bardzo zaangażowane oczywiście nie były, bo nie miały też takich kosztów jak pracodawcy. Proszę Państwa, było dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników należnych od tych wynagrodzeń, oczywiście składek dla osób prawnych w kwocie ponad 11 tysięcy i dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw ponad 200 tysięcy. Proszę Państwa, te kwoty, myślę, że Państwo tutaj jasno i wyraźnie pokazują zakres naprawdę prac, które podejmował Urząd Pracy. Tak powiedziałem, tu coś składam w imieniu zarządu, myślę, że rady, podziękowania na ręce pana dyrektora. Proszę Państwa, inne działania, które podejmował Urząd Pracy, to oczywiście działania pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe. Tutaj kilka takich liczb, które były, dotyczyły właśnie tych osób. Myślę, że tutaj szczegółowych nie będę omawiał. Cały czas, proszę Państwa, trwa rejestracja, wyrejestrowanie bezrobotnych. Jak Państwo widzą, te liczby sięgają blisko 9,5 tysiąca. Natomiast na przestrzeni 2020 roku wyłączono z ewidencji ponad 5200 osób. To też jest jakaś informacja. Jak również zostały przekazane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zrealizowane w kwocie ponad 1 194 000. Proszę Państwa, tak ogólnie podsumowując, te środki, które w roku 2020 przekazaliśmy na inwestycje i remonty, wyglądało to w ten sposób, że ze środków powiatu była ta kwota ponad 13,5 miliona. Własne jednostki zaangażowały ponad 1 100 000. Dotacje z gmin wyniosły blisko 7,7 miliona. Dotacje pozyskane z Unii Europejskiej ponad 1 000 000. Z budżetu państwa była to kwota blisko 32 miliony, w tym Fundusz Dróg Samorządowych 30 milionów. Odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych, proszę Państwa, o niewielka kwota, ale zawsze 46 tysięcy. Także pamiętamy również, że w tym czasie, proszę Państwa, oczywiście starostwo również pracowało. Koszty utrzymania budynku były na poziomie 1,6 miliona. Jak również starostwo wynajmuje salę tutaj w tym budynku i dochód z tego tytułu rocznie wynosił ponad 400 tysięcy. Proszę Państwa, powiat prowadzi również ochronę konsumentów. Państwo oczywiście o tym wiecie. W roku 2020 udzielono ponad 1700 porad w ramach tego poradnictwa. Do powiatowego rzecznika konsumentów wpłynęło 44 sprawy, w których 23 pisemnie wystąpiono do przedsiębiorców. Była realizowana również pomimo pandemii edukacja konsumencka. Proszę Państwa,
To również Państwo wiecie, ale oczywiście trzeba o tym powiedzieć, że powiat prowadzi nieodpłatną pomoc prawną. Ta pomoc prawna jest prowadzona przez 8 punktów świadczących takie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku 2020 zostało udzielonych ponad 1100 nieodpłatnych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda. I proszę Państwa, była to kwota oczywiście przekazana przez wojewodę świętokrzyskiego 528 tysięcy. Powiem również, że działa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Oczywiście ten okres pandemii był naprawdę bardzo ciężki. Nie można się było spotkać, doszło do jednego spotkania tej rady, ale myślę, że w tym roku będzie znacznie lepiej. W każdym razie rada również działała i wykonywała stosowne czynności wynikające z jej zadań. Proszę Państwa, była również prowadzona dosyć intensywna promocja powiatu, chociaż tak jak mówiłem, znaczne utrudnienia spowodowane pandemią, ale pomimo wszystko prowadziliśmy, proszę Państwa, szereg różnego rodzaju nowych rozwiązań, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie, dlatego że, proszę Państwa, ta współpraca, no tutaj się rozszerzała, ona musiała być prowadzona tak naprawdę na terenie głównie starostwa, tak? No ale myślę, że tutaj było nas widać również w mediach, z którymi współpracujemy, jak Państwo widzą. Jest to Echo Dnia, Radio Kielce, Radio Fama, Radio M, TVP3, RMF Max, Melo Radio, CK Info i szereg innych mniejszych podmiotów. Zdarzały się również informacje w telewizji, czy w programie pierwszym, czy w drugim, czy w TVN. Również się pojawiały takie informacje o naszym powiecie. Natomiast, proszę Państwa, chcę zwrócić już uwagę, że sytuacja pandemiczna spowodowała, że podejmowaliśmy również działania dotyczące informatyzacji, tutaj głównie starostwa. Najważniejsze, proszę Państwa, które tutaj rzucają się, że tak powiem, w oczy, które mają jakby wpływ na to, co się dzieje, to była modernizacja systemu obiegu dokumentów, tak zwanego EZD, które było już wprowadzone kilka lat temu. Powstała nowa strona internetowa, pewnie Państwo zauważyli. Chyba najważniejszym z tych systemów to jest wprowadzenie systemu aktualizacji kolejkowego w Wydziale Komunikacji Transportu. Na pewno na to Państwo też zwróciliście uwagę, były w okresie letnim roku 2020 problemy z rejestracją tych samochodów, proszę Państwa, ale one dotyczyły nie tylko powiatu kieleckiego, tylko jak Państwo obserwowaliście media, to wiedzieliście, że one dotyczyły praktycznie wszystkich powiatów. Było to spowodowane głównie tym, że w tym okresie szereg pracowników przebywało właśnie na kwarantannie, na izolacji, w związku z tym liczba pracowników, która obsługiwała klientów naszych, proszę Państwa, była znacznie niższa, czasami dochodziła do 50% urzędników, którzy obsługiwali, nie tylko w komunikacji, ale również w Wydziale Geodezji, w Wydziale Budownictwa była ta sama sytuacja. To spowodowało, proszę Państwa, znaczne opóźnienia. Ale przy okazji, proszę Państwa, spowodowało, że wprowadziliśmy tak zwany system kolejkowy. Dzisiaj nasi klienci, mówię o mieszkańcach powiatu kieleckiego, mogą się rejestrować przez internet. Dzisiaj doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że cały czas mamy wolne miejsca, pagórki, o których mówiliśmy, proszę Państwa, one już zostały w większości zniwelowane. No i dzisiaj taki klient przyjeżdża już na określoną godzinę i rejestruje sobie, czy to u nas w starostwie, czy to w jednej z filii samochód. I nie spędza tutaj, proszę Państwa, całego dnia, tylko powiedzmy ten okres, kiedy ma być zarejestrowany, czyli maksymalnie 30 minut. Ale również, proszę Państwa, inne działania informatyczne były podejmowane. Proszę Państwa, z grubsza przedstawiłem większość tych informacji z raportu. Raport, proszę Państwa, liczy ponad 100 stron, albo dokładnie 100. Oczywiście te informacje, które podałem, były, no tak w przybliżeniu, trudno przedstawić taki wielki raport w takim krótkim czasie, ale bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Panie Starosto. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Józef Szczepańczyk. Cóż,
Państwo, dzisiaj na tej sesji mamy głosować nad wotum zaufania dla zarządu. Może więc warto tak gwoli przypomnienia wyjaśnić, czym jest takie wotum. Wotum się nam najczęściej kojarzy z czymś, co tam gdzieś przy ołtarzu w jakimś kościele wisi. Natomiast wotum zaufania to nic innego jak rozstrzygnięcie, czy jakieś gremium, czy daną osobę, jej postępowanie, działanie darzymy aprobatą. Więc mamy odpowiedzieć na pytanie, czy jako Rada i poszczególni radni aprobujemy to, co było działaniem zarządu w minionym roku. W podjęciu tej decyzji mają nam pomóc informacje, które otrzymaliśmy, w zasadzie dwa dokumenty, informacje z wykonania budżetu za rok ubiegły i raport o stanie powiatu kieleckiego. Te dwie rzeczy stanowią pewną całość, nie można ich rozdzielać, gdyż działania, które są podejmowane, wynikają w dużej części z finansów, jakimi dysponuje dana jednostka, w tym także nasz powiat kielecki. W Klubie Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, w imieniu którego mam przyjemność zabierać głos, przeanalizowaliśmy bardzo dokładnie te dwa dokumenty, gdyż jest to taka wiedza, która pozwala zająć stanowisko głęboko przemyślane, żeby nie było tutaj emocji, a chłodne podejście do zajęcia stanowiska w dniu dzisiejszym. I po kolei, z przedłożonego nam sprawozdania budżetu za miniony rok wynika, że w porównaniu z latami wcześniejszymi systematycznie od 2 lat spada udział procentowy wydatków majątkowych w tym budżecie. W roku 2018, czyli jeszcze za poprzedniego zarządu, ten udział wynosił prawie 26%, 25,95. Za rok miniony spadł do 17,35%. Co to oznacza? Oznacza to, że większa część, znacznie mniejsza część niż wcześniej, była przeznaczona na wydatki majątkowe, a została przeniesiona do wydatków bieżących. Krótko mówiąc, budżet budżetu rozwojowego stawał się budżetem konsumpcyjnym. Ja pamiętam wiele debat na temat budżetów, projektów budżetów. Na tej sali widzę dwóch kolegów radnych z Prawa i Sprawiedliwości, którzy poprzednim zarządom zarzucali właśnie, że zbyt małe nakłady są na wydatki majątkowe. No a tu się okazuje, że procentowo w stosunku do tamtych krytykowanych ten udział spadł i to o blisko 8%. Proszę Państwa, pamiętać też musimy, że tu już nie można powiedzieć, że w roku 2019 pracowaliśmy nad budżetem przygotowanym przez poprzedni zarząd, tylko ten budżet jest całkowicie od początku do końca autorskim budżetem tego obecnego zarządu, co do którego wotum zaufania mamy dzisiaj powiedzieć. Druga sprawa. Na początku tego roku wiele czasu poświęciliśmy młodzieżowym ośrodkom wychowawczym. Czym się zakończyło? Wiadomo, zakończyło się likwidacją obu placówek.
czasie dyskusji prowadzonej o możliwości likwidowania, czy też przedłużenia funkcjonowania tychże placówek, zarząd starał się całą odpowiedzialność przerzucić na dyrektorów tych jednostek. No więc zastanówmy się, co przez 2 lata zarząd robił jako organ prowadzący. Czy wtedy, kiedy dyrektorzy przynosili arkusze organizacyjne, zarząd nie widział, że w zderzeniu z liczbą wychowanków, którą przekazuje w ramach systemu, rośnie zatrudnienie nauczycieli? Czy wtedy trzeba było tak machinalnie podpisywać ten arkusz organizacyjny? Czy nie można było dyrektorów MOW-ów zachęcić do przygotowania programów restrukturyzacyjnych, czy też programów oszczędnościowych w tych placówkach? Na jednej sesji pan radny Paweł Grabka zadał moim zdaniem bardzo zasadne pytanie, kiedy zarząd zaczął rozważać likwidację młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Pytał to w kontekście MOW-u w Rębowie. W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez pana radnego Gratkę dowiedzieliśmy się z wykonania planów finansowych, że w tej placówce wydano na remonty w roku 2018 2718 zł i 30 groszy. W 2019 była to kwota 17 531 zł i 50 groszy, a w roku 2020, proszę słuchać, 197 950 zł i 20 groszy. W placówce, która, jak sądzę, w zamyśle zarządu miała zostać zlikwidowana. Pytanie. Każdemu, kto patrzy na te liczby, się nasunie. Dlaczego? Dlaczego tak postąpiono? Ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, więc te wszystkie plotki, które tam krążą po gminie Raków, nie Raków i tak dalej, to odkładam do lamusa, no bo to się nie ma co takimi różnymi opowiastkami gminnymi zajmować. Myślę, że warto się poważnie zastanowić, czy do tak drastycznych decyzji, które odbijają się także na ludziach tam pracujących, na wychowankach, musiało dojść. I czy zarząd zrobił wszystko, żeby takiej decyzji rada nie musiała podejmować. Rok temu w dyskusji nad wotum zaufania dla zarządu zwracaliśmy uwagę na brak współpracy zarządu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, na brak współpracy z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Minął rok i co? I nic. Nic się nie zmieniło. Przez ten rok rozmawiałem w tej sprawie z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego, druhem Ireneuszem Żakiem. Nie było żadnego kontaktu ze strony Zarządu Powiatu. Tym bardziej to jest zaskakujące, że w składzie zarządu, jak pamiętam, głosowałem za tym, jest druh Mariusz Ściana chyba, jak dobrze pamiętam, bo to już kilka lat było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, ale chyba się nie mylę. Nie mówię już nawet o Radzie Powiatowej Ludowych Zespołów Sportowych, bo nie wiem, czy panowie macie świadomość, że taka instytucja istnieje. Więc podpowiadam, że jej przewodniczącym jest pan Bogdan Habik z Chęcin, a Ludowe Zespoły Sportowe w naszym powiecie zrzeszają ponad 50 różnego rodzaju klubów. Szanowni Państwo, przyjęliście taką trochę zaskakujący trochę sposób postępowania.
Niekiedy jest trudno uzyskać odpowiedź na pytanie stawiane przez nas. Radny Kratka nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytanie. Przemilczano to. Ja ostatnio pytałem na wspólnym posiedzeniu komisji. Zadałem 4 pytania, otrzymałem odpowiedź na jedno. Ona pozostałe, to sobie zostałem sam z tymi pytaniami zawieszonymi niejako w powietrzu. Ale nie wszyscy tak postępują w starostwie. Nie wiem, czy jest dzisiaj pani dyrektor Izabela Dziewięcka, bo nie słyszałem, żeby pan przewodniczący, witając uczestników sesji, wymienił jej nazwisko. Otóż kiedy pani dyrektor nie była w stanie mi odpowiedzieć na jednej komisji edukacji na postawione przeze mnie 2 pytania, otrzymałem odpowiedź nazajutrz do południa mailem, a dodatkowo z biura rady telefon, że taka odpowiedź została wysłana. Można? Można, ale jak się chce odpowiedzieć. Na stronie 9 tego raportu, który dzisiaj jest przedmiotem naszych rozważań, zarząd napisał, że w ubiegłym roku nie realizowano z uwagi na braki finansowe 28 projektów. No i szukaj, gdzie chcesz, informacji, jakie to są projekty. Ja ten dokument, jak mówię, mając dużo czasu, przeczytałem od pierwszej do ostatniej strony, od tytułowej do spisu. I nie znalazłem. Pytałem na komisję. Nie uzyskałem odpowiedzi. A jest to rzecz istotna. Czy te programy to są rzeczy ważne, a może jeszcze ważniejsze? Czy też przysłowiowe, dobrze, nie ma Godowskiego, mogę powiedzieć, przysłowiowe Michałki. Warto by, kiedy pisze się raport, wymienić te programy, które nie zostały podobno z uwagi na braki finansowe zrealizowane. Ale zaraz na początku, kiedy mówimy o sprawach finansowych, pojawia się kwota 42 milionów. No ja się zastanawiam, jak to jest? 28 nierealizowanych, bo nie było pieniędzy, a nadwyżka 42 milionów. Szanowni Państwo, nie uzyskałem także odpowiedzi na inne pytania. Mam nadzieję, że ja tą odpowiedź od Państwa uzyskam, bo ja nie pytam po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość, bo mam naprawdę wiele ciekawych zajęć, ale interesuje mnie sprawa powiatu i jego przyszłości, bo ja w tym powiecie mieszkam i będę mieszkał. I interesują mnie sprawy mieszkańców tego powiatu, naszej powiatowej wspólnoty. Ponieważ nie miałem wtedy okazji zapytać, a jest to w raporcie napisane, to dlatego dzisiaj chcę zapytać. Już nie pamiętam, na której to stronie jest, ale 28 i 29 raportu. Mamy informację, że firmie Patronus wypłacono wstrzymaną wcześniej w 2018 roku decyzją starosty Michała Godowskiego kwotę 689 677 zł dotacji, a powodem wstrzymania tej dotacji była przeciwdziałanie tej firmy prowadzącej te szkoły, kontroli, która tam miała zostać przeprowadzona z uwagi na sygnałami, jakie otrzymywał Zarząd Powiatu w sprawie gospodarowania i prowadzenia tych placówek, dwóch placówek, Nowej Słupi i w Grzymałkowie. Bardzo bym prosił, żeby dzisiaj, kiedy dyskutujemy o niebagatelnej kwocie, bo 690 prawie tysięcy złotych, któryś z panów członków zarządu wyjaśnił, czy została przeprowadzona ta kontrola skutecznie, a jeżeli tak, jakie są wnioski z tej kontroli płynące,
i czy powodem wypłacenia tej wstrzymanej dotacji było to, że ta instytucja poddała się kontroli. Z tego, co mi wiadomo, również w tej sprawie było prowadzone postępowanie prokuratorskie. Ja rozumiem, że być może informacja po stronie zarządu jest w tej sprawie niepełna, jeżeli to postępowanie się toczy, no bo wiadomo, wtedy mamy do czynienia z tajemnicą śledztwa, ale gdyby panowie zechcieli powiedzieć, czy ono się jeszcze toczy, czy się zakończyło, a jeżeli zakończyło się, to z jakim efektem i jakim rezultatem. Szanowni Państwo, te uwagi, które przekazujemy, nie są one przekazywane po to, aby komuś dokuczyć, czy coś wytknąć, ale mamy nadzieję, że one skłonią zarząd do refleksji. Do refleksji nad tym, jaki powinien być raport w roku przyszłym. Wtedy, kiedy dojdzie na sesji Rady Powiatu w Kielcach do głosowania nad udzieleniem absolutorium, nad głosowaniem nad wotum zaufania. I zachęcam, szanowny zarządzie, do współpracy z tymi wymienionymi przede mnie dwiema powiatowymi strukturami stowarzyszeń, bo takich powiatowych struktur poza tymi dwoma to chyba nie ma innych. Myślę, że panowie członkowie zarządu weźmiecie to sobie do serca, bo tam jest cała rzesza społeczników, ludzi, którzy działają z potrzeby serca i warto by im czasem pomóc bez względu na to, w co wierzą, jak się ubierają, gdzie chodzą, ale skupić się na tym, że służą tym swoim lokalnym społecznościom, tym małym czasem. Bo taki ludowy klub sportowy gdzieś tam działający sobie spełnia niezmiernie pożyteczną rolę w środowisku, w którym przyszło mu działać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan Zbigniew Zemiański. Ja tu z miejsca zabiorę, tylko wpuścimy pana radnego może. Nie, ja sobie jeszcze chciałem kilka zdań na temat, który został już poruszony przy prezentacji raportu przez pana starostę. Mianowicie chodzi o realizację przez samorząd powiatowy administracji publicznej. Nie chciałbym, żebyśmy tu wyszli z tej sali po tym, co zostało powiedziane, że w pewnych obszarach tej działalności jest już dobrze, a tak by wynikało z tego, co pan starosta powiedział na temat komunikacji czy też geodezji. No, przyznacie państwo, że wprowadzenie zasady, że jednego dnia interesant może załatwić w powiecie, w Wydziale Komunikacji tylko jedną sprawę, jest absolutnym kuriozum organizacyjnym. To jest absolutnie ewenement chyba na całą Polskę. W związku z tym nie możemy przyjąć, że jest dobrze. Ja jeszcze dzisiaj przed tą sesją pozwoliłem sobie zadzwonić do Wydziału Komunikacji i zapytać pani, czy ten system, z którego sam osobiście miałem niestety szansę skorzystać, bo w listopadzie chciałem zarejestrować, wyrejestrować samochód w tym samym dniu, jeszcze w miejscu rejestracyjnym i oświadczono mi, że mogę to zrobić, ale przyjeżdżając 3 razy do Starostwa Powiatowego. Chociaż była już pandemia i w ten sposób dodatkowo 3 razy tak narażałem tego pracownika, bo przecież te sprawy wszystkie można załatwić było przy jednym okienku. I pani mi dzisiaj powiedziała, że te wszystkie inne ograniczenia zwolniono z wyjątkiem rejestracji pojazdów. Chciałem to powiedzieć może nie dlatego, żeby komuś tutaj wytykać błędy, ale dlatego, żeby państwu radnym, a przede wszystkim członkom zarządu powiatowego zwrócić uwagę na przyszłość. No, nikt mi nie wyjaśni, nie wytłumaczy, nie przekona mnie, że w starostwie powiatowym, w którym pewno jest zatrudnione jest może 100, może 150 osób, nie da się kilku etatów wyłączyć z innych obowiązków, przekwalifikować tych pracowników, wziąć te uprawnienia z ministerstwa i realizować te komunikacje w taki sposób, jak ona już realizowana jest w całym świecie, proszę państwa. Nawet w Polsce już jest. Oczywiście są takie przypadki, przyznaję, tu pan starosta zwrócił na to uwagę, że
Są takie przypadki w innych samorządach, ale to, na to nie można się powoływać. I proszę Państwa, chciałem również Państwu zwrócić uwagę też z tego względu, że widać z tego raportu nawet, że powiat realizuje piękne, duże, oczekiwane przedsięwzięcia. I teraz przychodzi taki Kowalski, żeby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i przez pryzmat te proste sprawy, bo co to za sztuka zorganizować ten temat, potem przez cały rok ocenia powiat właśnie przez to swoje niezadowolenie, że tu musiał czekać za długo, rejestrować się w kolejkach, przyjeżdżać kilka razy, chociaż mógł załatwić te sprawy swoje w jednym dniu. Uczciwie powiem, bo często pytam projektantów, sam w rodzinie zresztą mam też projektantów, że twierdzą, że w ostatnim czasie drgnęło coś w sprawie, jeśli chodzi o geodezję. Aczkolwiek i tak twierdzą, że jest to prawdopodobnie jeszcze jeden z najgorszych stanów, jeśli chodzi o tę część Polski. No wiadomo, że nie każdy projektant projektuje w każdym powiecie w Polsce i nie ma pewno takiej orientacji. W związku z tym, korzystając z tej okazji, prosiłbym, żeby zarząd się pochylił nad tym tematem, jeśli można dobrze zorganizować inne sprawy ważniejsze, to tak prosta sprawa, no dla mnie to jest absolutnie no, nie do pojęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Mariusz Siada, proszę bardzo. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, odniosę się do tych aspektów technicznych, ponieważ jeżeli chodzi o podległość tych wydziałów, to budownictwo, ochrona środowiska, to są moje kompetencje, ale też merytorycznie geodezja. Tu pan starosta, pan wicestarosta Tomasz Pleban powiedział, że cały czas zdejmujemy te górki i faktycznie tak jest. To nie jest, że jesteśmy już zadowoleni z tego stanu. To jest stan docelowy, który chcemy osiągnąć, on jest znacząco na wyższym poziomie. Natomiast na chwilę obecną faktycznie COVID spowodował, że przez absencję pracowników, ale także przez rotację zatrudnienia okazało się, że w niektórych miejscach mamy jeszcze spore zadyszki. I tak po kolei, jeżeli chodzi o Wydział Geodezji, być może faktycznie projektanci czy geodeci narzekają, ale nie powinno mieć to miejsca, a to z tego prostego powodu, że wszystkie sprawy, jeżeli chodzi o mapy do celów projektowych, ale także operaty techniczne oraz operaty prawne, realizujemy zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Czyli w zależności od wielkości operatu 7, 10 bądź 20 dni przy operatach znaczących, czyli takich bardzo dużych. Oczywiście są pewne problemy, nad którymi jeszcze pracujemy. Mówię to o wyrysach, wypisach, ewentualnie mapach zasadniczych i ewidencyjnych, ale skąd one się biorą? Spójrzmy na genezę tych problemów. Jeżeli chodzi o zmiany, które odbyły się w przeciągu ostatnich lat w Wydziale Geodezji, to tak naprawdę od ponadto 12 lat niewiele się tam zmieniło. Dzisiaj stawiamy na cyfryzację. Jeżeli ktoś obserwuje naszą stronę powiatową, ale także go portal ogólnopolski, który to czerpie z zasobów starosty kieleckiego z ośrodka geodezji, to zauważy, że co chwilę pojawiają się tam nowe rzeczy, które ułatwiają pracę zarówno rzeczoznawcom majątkowym, jak i geodetom. Z takich ostatnich rzeczy, które tam się pokazały, to jest między innymi dostęp do sieci uzbrojenia terenu. Następnie też będzie informacja o obiektach topograficznych, więc cały czas będziemy to rozwijać. Jest także możliwość załatwienia niektórych spraw w formie elektronicznej. Nad tym też pracujemy, żeby zwiększyć zasięg naszych usług. Jeżeli chodzi z kolei o Wydział Budownictwa, ta prezentacja pokazała, jaki jest wzrost, jeżeli chodzi o ilość załatwianych spraw. Ale tak naprawdę ta ilość załatwianych spraw na chwilę obecną to jest maksymalna ilość spraw, które możemy załatwić tym składem osobowym. Stąd też decyzją zarówno starosty, jak i całego zarządu budujemy Wydział Budownictwa i wzmacniamy go. Jeżeli chodzi o początek naszej kadencji, w tym wydziale było 22 osoby. W tej chwili sięga już prawie 30. Teraz w tej chwili prowadzimy nabór na kolejne 3 osoby, ale musimy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. To nie jest tak, że nowo przyjęta osoba, na ogół jest to młody człowiek po studiach z małym stażem, jest w stanie usiąść i obsłużyć nam klienta. Tak naprawdę osoba potrzebuje 3 do 6 miesięcy, żeby się wdrożyć, ponieważ jeżeli chodzi o aspekt prawa budowlanego,
tutaj cały czas jest dość duża skomplikowaność. Miejmy też tutaj na uwadze, że tak naprawdę te osoby pracują czy to z projektantami, czy z osobami z biur projektowych, które powinny też się znać na rzeczy i na ogół się znają, więc ten styk, my nie możemy sobie pozwolić na tutaj na byle jakość. Tak jak mówię, ten stan docelowy, do którego zmierzamy, jest cały czas jeszcze przed nami. Nie jesteśmy jeszcze z tego zadowoleni, żeby, jeżeli chodzi o poziom usług, żeby on był taki, jak do którego zmierzamy, ale zmierzamy, jest na to pomysł, cały czas się rozwijamy, jest 4 pokoje więcej, kilka osób więcej w Wydziale Budownictwa, a pracujemy nad tym, żeby jeszcze ten wydział wzmocnić, żeby ta obsługa klienta była sprawna. Na tą sytuację covidową też nałożyło się wiele spraw, które wpływają do wydziału. To jest przede wszystkim sytuacja covidowa spowodowała, że ludzie, nie wiem, czy mają więcej czasu, pewnie mają więcej pieniędzy, budują się, zmieniają swoje otoczenie, co bardzo często wymaga procedur budowlanych i wizyty w starostwie, więc tutaj cały czas ta obsługa jest, ale ten poziom, jeżeli chodzi o obsługę, ja myślę, że może być jeszcze na wyższym poziomie, na sprawniejszym i szybszym. Do tego zmierzamy, mam nadzieję, że już w przyszłorocznym raporcie będziemy mogli się pochwalić tym, co chyba nigdy nie miało miejsca, czyli załatwianie spraw od ręki, ale to jeszcze jest kwestia pewnego czasu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ uważam, że raport został przedstawiony, Państwo się z nim zapoznali, został poniekąd to również omówione na komisji, więc nie widzę potrzeby, żeby w tym momencie tłumaczyć się z tego, co jest zrobione, a co jeszcze będzie ewentualnie poprawione. Pan Cezary Majka, bardzo proszę. Jeśli w sprawie raportu, a nie ad vocem. Myślę, że warto. Szanowni Państwo, myślę, że ta cenna uwaga pana radnego Zerneńskiego odnośnie tej rejestracji dziennie jednego samochodu jest ważna, ale proszę też spojrzeć na Wydział Komunikacji, na pozytywne zmiany, które przez ostatnie pół roku się zadziały w tym wydziale. Proporcjonalnie między 2019 a 2021 rokiem w pierwszym kwartale zarejestrowaliśmy 550 samochodów więcej niż system, który funkcjonował przed pandemią, który zastaliśmy Kumatic, więc w mojej ocenie ten wydział funkcjonuje, jak to klasyk powiedział, wzorowo, a wręcz wzorcowo. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pozwólcie Państwo, że odniosę się do tych kilku cennych uwag naszych kolegów radnych, pana Józefa, kolegi Zagmańskiego. Proszę Państwa, co do udziału procentu wydatków majątkowych, to powiem tak. Panie Józefie, szkoda, że nie podał Pan liczb, a procenty. Jakby Pan podał liczby, to by się okazało, proszę Pana, że te kwoty są bardzo wysokie. I oczywiście ma Pan rację, tylko należy pamiętać, że z wydatków bieżących remontujemy również drogi. Jakbyśmy podali kwoty rzędu czasami 50, 60 czy 70 milionów przeznaczonych właśnie na te działania, no to wygląda to zupełnie inaczej. Tak dla gwoli przypomnienia. W roku 2018 budżet był uchwalony na poziomie 140 milionów, a w roku 2020 177, a tylko przypomnę, zakończyliśmy go na poziomie ponad 200 milionów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mowy. Powiem tak. Jeżeli chodzi o mowy, to dyskusja na ten temat oczywiście w ostatnim czasie była szeroko tutaj prowadzona. Prowadziliśmy to również na sesji, na komisji. Państwo wiecie, ale przypomnę, że zadaniem powiatu nie jest wprowadzenie mowy. Mówiłem wielokrotnie, że na terenie tego kraju wszystkich MOW-ów jest prowadzonych 90, w tym aż 2 na terenie jednego powiatu. Przypomnę, że powiatów jest ponad 300. Jak to jest, proszę Państwa, że w powiecie kieleckim są prowadzone 2 MOW-y,
a w innych powiatach nie są prowadzone? Proste pytanie. Otóż, proszę Państwa, odpowiedź też jest bardzo prosta. Były czasy, kiedy te jednostki się dobrze finansowały, ponieważ nie były zadaniem powiatu, powiaty zakładały często te jednostki, albo osoby fizyczne czy stowarzyszenia, po to, żeby na nich zarabiać. Oczywiście wtedy jest dobrze, kiedy się na nich zarabia, ale jak są problemy spowodowane dużymi wydatkami, bo przerost, proszę Państwa, zatrudnienia w tych jednostkach nie był w latach, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość w powiecie kieleckim, tylko w latach ubiegłych i ten stan praktycznie się utrzymuje bardzo wysoki, tak, tak, nie, nie, tak to wygląda, jest to bardzo łatwo udowodnić, przedstawiałem to również na posiedzeniu komisji i sesji, w momencie, kiedy dyskutowaliśmy nad umowami. Koszty, proszę Państwa, również rosną dlatego, żeby Państwo mieli informacje z Ośrodka Rozwoju Edukacji, to byście Państwo wiedzieli, że liczba młodzieży, która jest skierowana do tych ośrodków z każdym roku jest coraz mniejsza. I wiele powiatów, jak również te, z którymi rozmawialiśmy, już dawno zlikwidowało takie umowy lub przekazało je do prowadzenia w formie niepublicznej, bo nie da się prowadzić, przekazać do prowadzenia takiej szkoły, tak? Natomiast równie dobrze trzeba powiedzieć, że nie jest też łatwo takich umów zlikwidować. Naszym zadaniem, Panie Józefie, nie jest całkowicie pozbawić mów tego powiatu. Przypomnę, że nie ma tam młodzieży z terenu powiatu kieleckiego. Natomiast chcemy, aby były prowadzone w formie mów niepublicznych i żeby się finansowały, żeby powiat nie musiał dokładać do tych jednostek po 2,5, 3,5 lub więcej, bo w następnych latach cały czas te koszty by rosły. Ja się pytam, dlaczego powiat kielecki ma te pieniądze dokładać do tych jednostek, a nie inwestować w naszych obywateli? Proszę mi odpowiedzieć. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o szkołę Patronus, bo tu, że tak powiem, bezpośrednio mi podlega kwestia edukacji, to znowu postawię pytanie, czy to zarząd prowadzony w tej kadencji podpisał umowę z firmą Patronus? Czy to w tym czasie zdarzyły się nieprawidłowości? Otóż nie. I to chcę Państwu wyraźnie powiedzieć. Nieprawidłowości były stwierdzone w poprzednich latach. My kontynuujemy, proszę Państwa, działania, które były stwierdzone, no niestety, poprzedni zarząd podpisał, proszę Państwa, umowę z firmą Patronus na prowadzenie szkoły zespołu szkół numer 8, bo taka jest prawda. Nieprawidłowości, które tam były stwierdzone, były, proszę Państwa, skierowane do prokuratury i faktycznie prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Nie zostało ono zakończone, ale oczywiście powiat na to nie ma wpływu, bo to jest zadanie prokuratury. Ale chcę powiedzieć, że proszę Państwa, zgodnie z tym, co Pan tutaj radny Szczepańczyk stwierdził, wypłaciliśmy stosowną dotację dla firmy Patronus, bo tak mówi prawo, bo tak Pan zauważył, dotacja była wstrzymana z powodu braku możliwości prowadzenia kontroli w tej jednostce. Firma Patronus, to już tak na marginesie powiem, podała nas do sądu w związku z tym, że wstrzymaliśmy dotację, o to, żeby tą dotację wypłacić. Sąd podtrzymał nasze stanowisko, w związku z tym w momencie, kiedy ta kontrola mogła być przeprowadzona, została zakończona, zgodnie z wyrokiem tego sądu musieliśmy tą dotację po prostu wypłacić, Panie Józefie. I tak to wygląda. Panie Radny Zagnański, szkoda, że nie zaciągnął Pan informacji dotyczącej faktycznej liczby pracujących tutaj urzędników, ale to przypomnę Panu, bo myślę, że się to Panu przyda. Otóż w momencie objęcia władzy przez zarząd obecny pracowało tutaj 350 osób w tym urzędzie. Obecnie, proszę Państwa, liczba ta kształtuje się na poziomie około 300. Ja dokładnie nie jestem tutaj w tym momencie przygotowany, bo Pan wywołał ten temat, więc mogę oczywiście podać, jak to wygląda. Ale proszę Państwa, to, co powiedział kolega Ściana, jest bardzo istotne. Liczba tych pracowników zmniejszyła się, bo większość tych pracowników, proszę Państwa, w cudzysłowie większość, została przyjęta lub przedłużono ich umowy na czas nieokreślony już po przegranych wyborach poprzez przedni zarząd, to po pierwsze. Bardzo duża liczba była zatrudnionych na
stanowiskach pomocy administracyjnych, gdzie nie trzeba było przeprowadzać konkursów, to po drugie, a po trzecie struktura. Struktura. Struktura wyglądała tak, że były wydziały i były osoby, które po analizie czasu ich pracy okazało się, że nic nie robią w tym urzędzie. Po prostu są. I my, proszę Państwa, dążymy do zmiany tej struktury. To się dzieje. To, co powiedział kolega Ściana, chcemy w wydziałach merytorycznych, tam gdzie usługi są, zaniedbania wieloletnie, spowodować to, że z tego, z tych górek, o cudzysłowie, o których mówimy, zejdziemy. Ja tylko tak, gwoli przypomnienia, liczba pracowników jest blisko 50 osób mniejsza, proszę Państwa. Wiecie, jaki to był koszt dla tego urzędu przy najniższej płacy? Ponad 2 miliony rocznie. Proszę sobie policzyć, jakie to są ogromne kwoty, które my zamieniliśmy, proszę Państwa, na inwestycje. A tu nam się zarzuca, no, że niestety nie idziemy w dobrym kierunku. No nie wiem, czy to jest akurat dobra interpretacja. Myślę, że liczby nie kłamią. Przedstawiłem, proszę Państwa, dzisiaj w raporcie, jak wyglądają te nasze działania, jakie pieniądze zostały zainwestowane, proszę Państwa, w majątek powiatu, w drogi, w inne jednostki. Pan radny Szczepańczyk mówi, że w MOW-ie, w Rębowie zainwestowaliśmy tam jakieś tam kwoty ogromne, no pewnie dlatego, że chcemy sami prowadzić to MOW, bo tak chyba zrozumiałem po tych plotkach w Rakowie. Do nas też te plotki docierają. Ja chcę powiedzieć tak, że w majątek, panie radny powiatu, będziemy inwestować niezależnie od tego, czy MOW tam będzie, czy nie. I w każdy inny majątek również. Dlatego nie twierdzę, żeby to były źle wydane pieniądze. To tyle. Chyba, że ktoś chce jeszcze coś ze mną przedyskutować, to zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Zagrański, bardzo proszę. No nie chciałbym prowadzić polemiki, ponieważ omawianie raportu pewno nie jest najlepszą okazją do tego, ale ja zostałem źle zrozumiany po prostu, tak wynika z poprzedniej wypowiedzi pana starosty. Mianowicie ja tylko powiedziałem, że praca czy działalność w zakresie komunikacji jest po prostu źle zorganizowana. Ja nie mówiłem, czy jest dużo, czy mało zatrudnionych. Jeżeli pan starosta przed chwilą przekazał, że w starostwie jest 300 pracowników zatrudnionych, a ja żyłem w przeświadczeniu, że 150 i przy 150 można jeszcze kilka etatów wyodrębnić i dać do tej komunikacji, to tym bardziej można z tych 300. Ja po prostu wierzę, że oczywiście dyskusje, polemiki polityczne mają swoją jakąś tam wymowę i każdy w ten sposób reaguje, natomiast głęboko wierzę, że jesteśmy w gronie porządnych, zacnych ludzi i jeżeli poruszony został ten temat, to absolutnie jestem pewny, że zarząd się na tym pochyli i to zmieni, bo kto by chciał, mając swoją administrację, bo to przecież jest administracja naszych wyborców, mieszkańców powiatu, my jesteśmy tylko na te 5 lat, no, za 5 lat mogą powiedzieć, nie, dziękujemy panu, dziękujemy pani, weźmiemy sobie innych, bo to jest ich administracja, jeżeli zatem przychodzi taki właściciel tej administracji, to już tak naciągam to słownictwo i nagle mówi, że no niestety, dzisiaj załatwi pan tylko jedną sprawę, a nie dwie. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam sytuacji, gdyby w urzędzie na przykład wprowadzić, że tylko jedno zaświadczenie można wydać, lekarz tylko jedną chorobę rozpatrzy pacjentowi. No proszę Państwa, no to jest środek Europy, XXI wiek. No, tak to traktuję to swoje zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Józef Szczepańczyk, bardzo proszę. Żeby nie było niejasności. Panie starosto, faktem jest, że poprzedni zarząd podpisał umowę z patronusem. Ale faktem, powtarzam, to bardzo dobitnie jest także, że tamten zarząd, kiedy dowiedział się, że mogą być jakieś nieprawidłowości w związku z prowadzeniem tych szkół, zarządził kontrolę. A ponieważ właściciel firmy utrudniał jej prowadzenie, uniemożliwiał, w związku z tym starosta kielecki Michał Godowski wstrzymał dotację i chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało, bo z wypowiedzi pana starosty ja odniosłem wrażenie, że no tamci to nabałaganili, a teraz trzeba to posprzątać. Podkreślam,
podpisaliśmy umowę, fakt. Kiedy uzyskaliśmy informację, że mogą być nieprawidłowości, została zarządzona kontrola. Skoro właściciel uniemożliwia jej przeprowadzenie, dotacja została wstrzymana. Dziękuję za wyjaśnienie, że na skutek ustania okoliczności, które powodowały, że ta dotacja była wstrzymywana, zarząd podjął decyzję o jej wypłaceniu, no bo jeżeli ustały te okoliczności, czyli jak rozumiem, została przeprowadzona tam kontrola w tej jednostce i wszystko wróciło, że tak powiem, na normalny tor. I proszę mi nie sugerować, że ja miałem tam na myśli, czy to zarząd będzie prowadził może ten MOW, czy ktoś inny. Panie starosto, no jesteśmy poważnymi facetami, nie uciekajmy się do takich rzeczy. Proszę bardzo, pan starosto. Panie przewodniczący, przepraszam, jedno zdanie. Panie Józefie, przepraszam, jeżeli tutaj jakieś tam nuty poruszyłem takie, które jakieś brzmią emocjonalnie, ale powiem tak. W pana wypowiedzi też poczułem troszkę takiego, że tak powiem, no czegoś takiego, jakieś sugerowania czegoś, jakichś nieprawidłowości, które nasz zarząd by popełnił. Ja nie kwestionuję tego, że to, co pan powiedział, podpisali umowę, poprzedni zarząd podpisał. To jest fakt. Mówiłem również, że poprzedni zarząd wstrzymał dotację i skierował sprawę do prokuratury, to też jest fakt. Ale pragnę powiedzieć, że jest ciągłość władzy i my te działania żeśmy kontynuowali. Jak pan wie, bo na komisji o tym dyskutowaliśmy, firma Patronus wypowiedziała, proszę państwa, umowę, którą podpisał poprzedni zarząd. Chcę również powiedzieć, że wynikało to również, nie wiem z jakich przyczyn, tak, są podane przyczyny, ale my, proszę państwa, prowadziliśmy wszelkiego i prowadzimy, proszę państwa, cały czas działania administracyjne, co do kwestii odzyskania lub niewypłacenia tej firmie nienależnych im dotacji. Także tutaj może jakby emocje trochę wzięły w górę, ale to tak jak powiedziałem, czuję się usprawiedliwiony, żeby to wyjaśnić. Także ta dyskusja, proszę państwa, powinna być przeniesiona na poziom komisji. Była komisja, mogliśmy ten temat dyskutować. Ja dziwię się, że dzisiaj tu na tej sesji te tematy podejmujemy. Mieliśmy wspólną komisję i uważam, że tamte kwestie już dawno powinny być wyjaśnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie starosto, myślę, że chyba tę dyskusję pora zamykać. Chyba, że ktoś chciałby jeszcze bardzo zabrać głos, to bardzo proszę, pan radny Kaszuba. Omawiany raport. Znaczy właśnie to dzisiaj jakby to zdanie jest istotne, bo my zaczynamy się ostatnio skupiać na tym, żeby pokazać i wykreować osoby, które zabierają głos. I to nie odnoszę się to, bo robię to w tej chwili sam, ale mi się wydaje, że nas powinno wiele rzeczy łączyć, a nie dzielić, to po pierwsze. Każdy ma jakieś swoje zdanie i odczucie do tego, czego jakby oczekuje od zarządu, od pracowników, od tego. I nigdy nie zrobimy czegoś, co jest wzorcowe, dlatego że każdy wie, że są kolejki przy wydawaniu pozwoleń. No i trzeba się zastanowić teraz, w którą stronę pójdziemy, bo za chwilę, jeżeli przekroczymy pewną granicę, to za rok będziemy patrzeć na te kwoty i będziemy mówić o tym, że wydane są takie, a nie inne pieniądze na to, a nie na inwestycje. To jest taka pewna hipokryzja, którą uprawiamy, dlatego że jak jesteśmy po tej stronie, to się zachowujemy w ten sposób, a jak jesteśmy po tej drugiej, to odpowiadamy w drugą stronę. Myślę, że to nie o to tu chodzi, bo każdemu pewnie na tym zależy. Jestem daleki od tego, żeby oceniać. Najlepiej by było, gdyby w starostwie było tak, że każdy od ręki załatwia wszystkie rzeczy. Tego się nie da zrobić. To jest czynnik ludzki, dlatego że to też dotyczy osób i to też dzisiaj wybrzmiało, że nie jesteśmy w stanie zatrudnić osób takich, które by chciały tutaj przyjść. Dlaczego? No dlatego, że za określone wynagrodzenie, które zarabiają urzędnicy, a dzisiaj doszliśmy do sytuacji takiej, że urzędnik to jest gorszy sort ludzi, to on nie może zarobić, bo po prostu najlepsi to przedsiębiorcy, którzy kreują i utrzymują gospodarkę. Oczywiście jest to prawda, tylko w wielu przypadkach ci przedsiębiorcy tak fajnie rozwijają swoją działalność, że nie utrzymujemy się z ich podatków. Tylko właśnie ci urzędnicy to płacą. Jakby w obronie tych ludzi, którzy tu są zatrudnieni, bo myślę, że oni też chcieliby zarabiać więcej, a przez to lepiej świadczyć tą usługę. I to są pewne rzeczy, które robimy dla swoich mieszkańców.
My tu się dochodzimy o to, czy na przykład otwierać pewne oddziały, zamykać te oddziały. Powinniśmy być bliżej ludzi. Uważam, że jeżeli mamy infrastrukturę, to tutaj na tych sesjach te rzeczy się dzieją. Dobrze, że czasami jest refleksja i wracamy do rozwiązań, które zostały dobrze wprowadzone i nawet jeśli to dotyczy poprzedników. Nie myli się ten, kto nic nie robi, a najlepiej, jeżeli ktoś się potrafi przyznać do błędu, który popełnił, ale z myślą o tym, żeby po prostu coś wdrożyć. Była rozmowa na temat zdrowia, wydźwięk odnośnie sytuacji związanej z wystąpieniem pana prezydenta czy jego urzędników odnośnie soru dentystycznego. Bardzo mnie to troszeczkę w którymś momencie zabolało, bo zadałem sobie trudu, żeby się w tę sytuację zaangażować. I dzisiaj mogę państwu powiedzieć, nie oceniam w ogóle działań. Tylko wydaje mi się, że jeżeli mamy jakiś problem, to nie pokazujmy, że on nas nie dotyczy. Nie, dotyczy każdego z nas. Bo jeżeli jesteśmy w Kielcach, to dzisiaj tu jest sesja. Mieszkamy w powiecie, też nas to dotyczy. Najprawdopodobniej od 1 lipca będą te usługi już świadczone na terenie miasta Kielce i dla powiatu kieleckiego. Także dało się coś załatwić. I jakby to mówię po to, żebyśmy nie patrzyli wrogiem na siebie i nie patrzmy skąd jesteśmy. Bo nie mam akurat tej możliwości, żeby odpowiadać za decyzję zarządu, ale obserwuję to i chcę, żeby ta sytuacja dotyczyła tego, gdzie państwo się prześcigacie w ocenie lepiej, gorzej, na tą sytuację według mnie optymalnie. Uważam, że powinniśmy takie podejmować decyzje, każdy ma swoje sumienie, są pewne rzeczy, które się podobają, ale no zwróćcie państwo też uwagę. Na terenie naszego powiatu realizowane są pewne inwestycje. Można powiedzieć, że nie było wtedy programów. Dzisiaj są, no dobrze, ale one są realizowane. No to mam się cieszyć z tego, czy nie? Tylko dlatego, że ja tego nie robię, a wtedy mi się nie udało, to mam to negować? Nie. I to działa w dwie strony. Dialog pokazuje, że jesteśmy w stanie coś załatwić. Jakby kończąc, uważam, że powinniśmy, bo tu pan Józef mówi o organizacjach i też się z tym zgadzam. Z ludźmi powinno się rozmawiać i to nieważne z jakiej są opcji i jakie poglądy wyznają, bo się okazuje, że w każdym ugrupowaniu są ludzie o różnych poglądach, ludzie wierzący, ludzie niewierzący i nie powinniśmy po prostu jakby negować tych odmienności, ale też patrzę na to, że mamy wokół siebie sąsiadów. Jeżeli bardzo fajnie idzie współpraca z gminami, ciężka, trudna, ale realizujemy pewne inwestycje, tak myślę, że też refleksja dla nas, bo to jeżeli czegoś nie robimy, to nie robimy to wspólnie, albo przynajmniej każdy powinien w tym momencie uderzyć się w pierś. Taka propozycja, poprawmy współpracę z samorządem miasta Kielce w różnych aspektach, dlatego że naprawdę to będzie z korzyścią dla wszystkich. Tu radny Zagnański właśnie powiedział o tym, że czy nas wybiorą, to nie ma to jakby znaczenia. Dlatego czy nas wybiorą, to ludzie wybierają na podstawie zupełnie innych rzeczy. To nie to, że się im coś robi. Ważne, żebyśmy coś po sobie zostawili, dlatego że my tu mieszkamy, będziemy z tej infrastruktury korzystać, będziemy zmieniać ten raport właśnie w tym, a nie innym kierunku. Są bardzo pozytywne rzeczy, które są realizowane, ale to nie jest tak, że przecież państwo sami wiecie, choćby dzisiejsza dyskusja na temat do tego, czego prowadzi, czy różnego rodzaju inne na tych sesjach, ale to jest jakieś pewne optimum. Każdy z nas za chwilę podejmie pewną decyzję odnośnie tego, jak zagłosuje. Ja powiem wprost, ja się nie wstydzę tego, zresztą to będzie podane. Ja zagłosuję za wotum zaufania. Dlaczego? Dlatego, że jestem osobą optymistyczną i nawet jeśli mi się coś nie podoba, to wierzę w to, że to, co w tej chwili powiedziałem, wpłynie na to, że będzie jeszcze lepiej. Dlaczego mam głosować przeciw? Nie. Widzę, co się dzieje, jak zmienia się ten powiat, a co mi się nie podoba, to mówię. I uważam, że tak powinniśmy po prostu reagować. A dyskusja, i tak myślę, ja jestem młodym radnym, także to dopiero druga kadencja, jeszcze się dużo muszę uczyć. Tutaj są osoby doświadczone i to zarówno po jednej stronie i były w zarządzie, ale tak za każdym razem mówię. Rozmawiajmy na komisjach. Ja myślę, że to, że ta pandemia się skończy, też doprowadzi do tego, że merytorycznie te komisje się będą spotykać i tu Jacku do ciebie też jakby, żeby tak pokierować tą naszą radą, żebyśmy się tematycznie spotykali na tych komisji.
Nie wiem, jak Państwo to odczuwacie, ale jedna wspólna komisja, ja rozumiem, że są te reżimy, naprawdę nie służy temu, bo po prostu poruszamy sprawy różnorakie, to dużo trwa, a w tym momencie powinniśmy się skupić na tych odrębnych rzeczach, które dotyczą wszelkich dokumentów, które wypracowujemy. Dziękuję za swój głos. To jest tak ode mnie. Dziękuję bardzo. Pan starosta Niosągęski jeszcze, proszę. Szanowni Państwo, tutaj sobie zanotowałem kilka ewentualnych pytań, punktów, na które nie było odpowiedzi. Zacznę może od pana Roberta, który na koniec zaczął o organizacjach opcja, poglądy, a wcześniej pan kolega Szczepańczyk mówił o ludowych zespołach sportowych. Tak się akurat składa, że na następną niedzielę do Opuszczyna cały zarząd jest zaproszony na Spartakiadę Wojewódzką Ludowych Zespołów Sportowych. W Opuszczynie nie rządzi wójt z PiS-u, czyli nie patrzymy na opcję polityczną. Kolego Robercie i kolego Józefie. Co do OSP, tyle nowych wozów strażackich, ile w ostatnich latach dostały jednostki w powiecie kieleckim, nie dostawały w żadnych innych latach. W 19 roku to 4 wozy, w 20 roku to 8 wozów, w tym jeden w Woli Kopcowej, można powiedzieć, że wspólnie zębami i rękami z dyrektorem Piwko, który mi pomagał, z dyrektorem Eliną Kaczmarzy, która mi pomagała, bo mobilizowaliśmy ludzi do frekwencji. Nie jest sztuką dać dla OSP 5 czy 10 tysięcy złotych, bo nie możemy tak dawać. OSP to nie jest zadanie powiatu. Jest sztuką wyrwać wóz za 800 tysięcy złotych. Dwa takie wozy zostały wyrwane dla województwa świętokrzyskiego. Jeden dla OSP Wola Kopcowa w gminie Masłów, drugi dla gminy Smyków. I tutaj Gazeta Wyborcza, która niespecjalnie mnie lubi, w notatce z wieczoru wyborczego dała moją rozmowę z jednym z wójtów. Róbcie, Smyków jest do minięcia. W pierwszej turze żeśmy Smyków minęli. W drugiej turze niewiele brakło, żeby to ten wóz poszedł do Miedzianej Góry. W 2021 roku 6 wozów strażackich. Także tutaj mówimy, że nie współpracujemy. Już wiele razy mówiłem, nie słowa, a czyny. To mówiłem i w kwestii nowin, że nie było zasadne i nie było rolą zarządu wynosić tych śmieci na butach, bo to nie te ilości. Kwestia wpływania na dyrektorów. Dyrektorzy tego są, biorą pieniądze, żeby realizowali swoje cele. Jest tutaj wymieniony przed chwilą dyrektor Piwko, gdzie mówię, Gazeta Wyborcza, będąc na konferencji prasowej, gdzie komentowaliśmy, jak PUP jakby przyjął zasadę wspomagania przedsiębiorców. Nie była to zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Gazeta Wyborcza znów jakoś pochwaliła dyrektora Piwko, przy okazji mnie musiała tam, chyba koło niego stanąłem, on może brodę ma, to jest w tej chwili modna fryzura i nadrwala. Jeszcze tutaj było, że nie współpracujemy z organizacjami. Zarząd powiatu w tej chwili na albo poprzednim, albo wcześniejszym zarządzie przyjął dwie nowe kategorie odznaczeń. Honorowy obywatel powiatu i zasłużony dla powiatu kieleckiego. Wcześniej tego nie było. My to pierwsi wprowadziliśmy. Co do, też tutaj kolega Czarek chyba nie dopowiedział, tym, że jedna sprawa w komunikacji, no wzięło się to z tym, że po prostu byli tak zwani cwaniacze i musieliśmy to ukrócić. Jeszcze pół roku temu były olbrzymie komunikacje, olbrzymie problemy i kolejki w komunikacji. W tej chwili można się umawiać na 2 dni do przodu, maksymalnie na 3 dni do przodu internetowo. Nie trzeba przyjeżdżać o godzinie 6 rano, tylko wystarczy 2 dni wcześniej kliknąć, umówić się i można przyjechać na godzinę, nie wiem, 8, 10, 14. Nie trzeba tracić całego dnia na tą wizytę. To tak chyba tyle, co mi się udało zanotować, co koledzy nie odpowiedzieli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panie starosto, ale również chciałem serdecznie podziękować Robertowi. Proszę państwa, też mój apel, weźcie sobie te uwagi, które tu padły do serca. Bo ja od samego początku apeluję, więcej dyskusji na komisjach. Naprawdę. No ja do państwa dyspozycji są wszyscy pracownicy starostwa. Nikt się nie zbrania przed udzieleniem odpowiedzi. Ręczę za to, że na pewno na każdą nurtującą państwa sprawę uzyskacie odpowiedź, jak również apeluję, proszę państwa, może to nie w tym miejscu, o trochę kultury osobistej niektórych i nie hejtowanie pewnych bzdurnych informacji nieprawdziwych, rozpowszechnianych, rzucanych tak w środowisku bez konsekwencji, bo se od tak można. Od tak sobie nie można wszystko. No. Trochę klasy. Naprawdę apeluję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania, proszę państwa. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy pozostali państwo też mają jakiś problem z logowaniem się do systemu? Dziękuję. Materiały mieli przedstawione, zapoznanie z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Kwiatu Kwiatkowskiego za 2020 rok. Czy jest potrzeba, żeby państwa z tym zapoznawać z opinią? Myślę, że to zapoznanie z treścią uchwały składu orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Kwiatu Kwiatkowskiego za 2020 rok. Czy jest potrzeba zapoznania państwa? Nie słyszę głosów sprzeciwu, więc uważam, że to jest zgoda. Realizujemy punkt 7.1. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu kieleckiego za okres od 1 stycznia z 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać z państwa głos? Nie widzę. W związku z tym oddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, 6, 5 było przeciw, 1 się wstrzymał. Uchwała została podjęta. Realizuję punkt 8 porządku obrad. To jest rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu w Kielcach z tytułu wykonania budżetu powiatu kieleckiego za 2020 rok i zapoznanie z treścią uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Proszę państwa, materiały również państwo mieli przesłane. Czy jest potrzeba, żeby te stanowiska przeprowadzić? Czy jest choć jeden głos
Sprzeciw. Ponieważ widzę, uważam, że te stanowiska nie wymagają przedstawienia. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia, w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Nie kombinuj, to powiedz, coś zechciał zrobić. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, 5 osób był przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Panowie członkowie zarządu, panie starosto, serdecznie wam gratuluję. Bardzo proszę, panie starosto. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję radnym za udzielenie wotum zaufania zarządowi. Dziękuję dyrektorom starostwa, dziękuję dyrektorom jednostek podległych, dziękuję pracownikom za wykonany trud przez cały rok 2020. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto, i serdecznie również jeszcze raz gratuluję. Jesteśmy w punkcie 9. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2020 roku. Czy w tej sprawie chciałby z Państwa zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu 10. bloku uchwał. To jest podjęcie uchwał w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mielskiego na lata 2021-2028. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zielony. Nie, to że za podjęcie uchwały głosowało 23 radnych. Uchwała została podjęta. Realizujemy punkt drugi bloku uchwał. To jest zmian w budżecie powiatu kielckiego na 2021 rok. Tutaj jest autopoprawka. Bardzo proszę, panią skarbnik, o kilka informacji. Wydatki bieżące o kwotę 2,5 tysiąca złotych. Są to środki z dotacji od wojewody przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021. Rok. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 23 radnych. Podjęta. Przystępujemy do realizacji punktu 3. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Masłów. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby? Ja mam głosować. Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 23 radnych. Uchwała została podjęta.
w punkcie 4 roku uchwały, to jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Chmielnik na konserwację urządzeń melioracji wodnych Szczegół. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać? Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzyma? Głosuję, Pani Tomku, uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Chmielnik. Oczywiście wspieram. Dziękuję bardzo. Już? Dziękuję bardzo. Przepraszam. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 24 razy. Uchwała została podjęta. Punkt 5 bloku uchwał to jest projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez powiat kielecki. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby? Nie widzę. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 24 razy uchwała została podjęta. Punkt 6 bloku uchwał to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych powiatu kieleckiego oraz ich przechowywania. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy są jeszcze jakieś pytania? Ponieważ nie widzę, tutaj pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Ja dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 24 radnych. Uchwała została podjęta. Punkt 7 bloku. Przyjęcie raportu na lata 2019-2020 z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby? Nie widzę. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 23 radnych. Uchwała została podjęta. Punkt 8 bloku uchwał to jest projekt w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminach rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej powiatu kieleckiego. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zapytać? Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 23 radnych. Uchwała została podjęta. Punkt 9 bloku uchwał. Projekt w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2020 rok. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 23 radnych. Uchwała została podjęta. Punkt 10 bloku uchwał to jest projekt w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego Centrum Matki Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2020 rok. W tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw,
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 23 radnych. Uchwała została podjęta. Punkt 11 bloku uchwał. Projekt w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach za 2020 rok. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby? Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 23 radnych. Uchwała została podjęta. Punkt 12 bloku uchwał to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 23 radnych. Uchwała została podjęta. Punkt 13 bloku uchwał to jest projekt uchwały w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez powiat kielecki zespołu szkół nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa? Ponieważ nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 22 radnych. Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Punkt 14 uchwał to jest projekt uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej powiatu. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa udział? Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 22 radnych. Uchwała została podjęta. Punkt 15 bloku uchwał. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/42/2000 Rady Powiatu w Kielcach dnia 20 września 2000 roku w sprawie przystąpienie powiatu kieleckiego do organizacji turystycznej województwa świętokrzyskiego. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa? Pan Józef, bardzo proszę. Chciałem zapytać, co jest powodem już kolejnej, chyba trzeciej zmiany naszego reprezentanta w Rocie? Dziękuję za pytanie. Bardzo proszę o odpowiedź. Ja może odpowiem. W kompetencji Rady jest wyznaczenie przedstawiciela. Wcześniej jakby nasza, można powiedzieć, pomysł był taki, żeby to niekoniecznie był członek zarządu, ale jednak widzimy, że w zarządzie ROTU w większości są to albo wójtowie, albo burmistrzowie, ewentualnie ich zastępcy, lub też któryś z radnych lub członkowie zarządu województwa. Dlatego uznaliśmy, że skoro jako powiat wpłacamy tam trzecią największą składkę z wszystkich członków ROTU z województwa, to powinien być to członek zarządu odpowiedzialny za turystykę, czyli wicestarosta Tomasz Prewa. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 19 radnych, 3 osoby przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 16 bloku uchwał, projekt uchwały w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę, rozpoczynamy głosowanie.
Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 18 radnych, 3 osoby przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta. Jesteśmy w punkcie 11 dzisiejszego porządku obrad. To są informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. Proszę Państwa, w okresie od sesji w dniu 26 maja do dnia dzisiejszego radni złożyli 4 interpelacje. Interpelacje dotyczyły zniszczenia drogi powiatowej w wyniku prowadzonych robót związanych z budową sieci wodociągowej, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zmian organizacji ruchu, wykaszania poboczy na terenie powiatu kieleckiego. Interpelacje złożyli następujący rad. Pan Andrzej Michalski jedną, pani Małgorzata Popiel jedną, pani Ania Kosmala dwie. Oczywiście jak zawsze treść interpelacji i odpowiedzi dostępna jest na stronie studiów starostwa powiatowego. Punkt 12 w porządku dzisiejszych obrad, dzisiejszej sesji. Sprawy różne i wolne wnioski. Bardzo proszę. Pan Mariusz Ściana, bardzo proszę. Proszę o obsługę, o włączenie prezentacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja wiem, że ten temat już był wielokrotnie poruszany, ale temat jest bardzo istotny, a zaangażowanie środków powiatu kieleckiego w kwocie prawie 8 milionów złotych powoduje, że temat składowiska odpadów niebezpiecznych w Nowinach myślę, że musi być wyłuszczony, tak żebyśmy mieli pewną wiedzę. Postaram się też Państwa nie zanudzić, tu jest bardzo dużo zdjęć, slajdy zawierają przede wszystkim właściwie zdjęcia, żebyśmy mieli orientację, jak to wyglądało przed, po, ale także w trakcie. Jak wiemy, jeżeli chodzi o decyzję na magazynowanie odpadów niebezpiecznych w Nowinach, ona była podjęta jeszcze w 2018 roku w kwietniu. Wniosek wpłynął 13 marca, czyli to wydanie było bardzo sprawne. Przypomnijmy tylko, że generalnie, jeżeli o samą decyzję chodzi, ona była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowiny. Dodam również, że tak naprawdę tego typu sytuacje mieliśmy dwie na terenie powiatu kieleckiego. Obie były praktycznie zlokalizowane w tym samym miejscu. Jedna od ulicy Perłowej, ta, o której tutaj mowa, druga obok, z kolei od ulicy Składowej. Jeżeli chodzi o tą drugą decyzję, wniosek wpłynął 16 lutego 2018. 16 maja została wydana decyzja. Wiemy, że później była zmiana zarządu powiatu kieleckiego. 23 listopada była sesja, na której został powołany nowy zarząd i od tego momentu już dość szybko zorientowaliśmy się, że mamy spory problem. 27 lutego 2019 roku wygaszono decyzję udzielającą spółce Unipolis zezwolenia na gromadzenie odpadów, a 3 kwietnia 2019 roku została sprawa przekazana zgodnie z ustawą według kompetencji wójtowi gminy Nowiny. Oczywiście wójt od tej decyzji się odwołał do samorządowego kolegium odwoławczego, ale decyzja została utrzymana. To jest właśnie zlokalizowanie tych obu miejsc magazynowania. Jak widzimy, to praktycznie są sąsiadujące nieruchomości i tutaj na dole Performer's Car to jest to składowisko, które w tej chwili już zostało całkowicie usunięte. To drugie jeszcze tam cały czas znajdują się odpady niebezpieczne. Szanowni Państwo, tak to wyglądało, kiedy tam pojawiliśmy się na początku naszej kadencji. To jest ulica Perłowa, około 2300 mauzerów, różnych zbiorników z niewiadomymi substancjami różnego koloru. I tak naprawdę od początku był to temat, którym bardzo, bardzo intensywnie się zajmowaliśmy. Przypomnę tylko, że starostwo nigdy nie było właścicielem terenu, a wszelkie działania, które podejmowaliśmy, wynikały z tego, że decyzję wycofaliśmy i musieliśmy doprowadzić do porządkowania terenu. Nie byliśmy też właścicielem odpadów. Oczywiście te działania, które na początku podjęliśmy, one zmierzały do tego, aby
spróbować najpierw przymusić tak naprawdę właściciela odpadów do usunięcia, ale no okazało się, że w żaden sposób żadna egzekucja tutaj nie była skuteczna, właściciel nie reagował. W międzyczasie rozpoznawaliśmy rynek, jak wygląda sprawa utylizacji, jakie to będą koszty. 9 marca w ramach postępowania rozeznania rynku szukaliśmy właśnie firmy, która ewentualnie tym by się zajęła. Oferty, które wpłynęły, to były 3 firmy na kwotę od 22,5 miliona do prawie 30 milionów. Tak się złożyło, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o to rozeznanie rynku, ono zakończyło się 20 kwietnia, a przypomnę, że 19 zmieniło się tam praktycznie wszystko. Doszło do gigantycznego pożaru odpadów w Nowinach i to tak naprawdę zmieniło w tym momencie stan całkowicie. Oczywiście tutaj Zarząd Powiatu cały czas działał. Kiedy tam pojawiliśmy się jeszcze w czasie trwania pożaru, ale także tuż po pożarze, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no to właśnie tak to wyglądało. Szanowni Państwo, ciężko było nawet oszacować, jakie to są ilości, co to zawiera. Trudno nam było w ogóle znaleźć kogoś, kto jakąś ekspertyzę dokona. Stąd w ramach zarządzania kryzysowego zaangażowaliśmy 200 tysięcy złotych, aby uporządkować ten teren. To widać właśnie, jak trwają prace, jeszcze jest sprzęt, zostało to zmagazynowane w takie pryzmy. Doprowadziło to do sytuacji, gdzie w jakikolwiek sposób byliśmy w stanie oszacować. Skutkiem tych prac było zmniejszenie objętości tych odpadów, ale także ważną rzeczą było to, że ekspert mógł szacunek nam podać, jeżeli chodzi o ilości. I na tej podstawie ogłosiliśmy przetarg na utylizację. Ten przetarg został ogłoszony jeszcze w roku 2020, ale ze względu na szacunkową kwotę, bardzo wysoką, był to przetarg unijny, trwał 45 dni. 20 marca rozstrzygnęliśmy ten przetarg i mieliśmy czas na związanie się ofertą. Jeżeli chodzi o warunki przetargowe, no musieliśmy tutaj jakby zdjąć ryzyko zarówno ze starostwa powiatowego, ale także z potencjalnych wykonawców, więc nie mogliśmy iść tutaj w żaden ryczałt, ponieważ gdyby się okazało, że tych odpadów jest bardzo dużo, no to pewnie wykonawca miałby problem. Gdyby się okazało, że jest ich mało, to byłby z kolei problem dla starostwa, bo by nam cena jednostkowa za tonę wyszła bardzo, bardzo wysoka. Stąd była decyzja, żeby to było rozliczenie za każdą tonę. Szacunek mówił o tym, że jest to ilość od 1200 do 1600 ton. Jeszcze przed samym podpisaniem umowy spróbowaliśmy wywieźć stamtąd złom. Odbyło się to w sposób bezkosztowy dla starostwa. No niestety tego złomu tak naprawdę udało się wywieźć tylko 60 ton, albo aż 60 ton, bo jeżeli pomnożymy sobie te 60 ton razy 7 tysięcy za tonę, bo taka wynikała z przetargu na utylizację, no to mamy 420 tysięcy oszczędności, więc jest to też niebagatelna kwota. Firma, a w zasadzie konsorcjum firm, które wygrało przetarg, Geokoma Krakowska oraz Kielecka Hydrogeotechnika, bardzo profesjonalnie podeszli do tematu. Plac został ogrodzony, odizolowany od wszelkich chęci, żeby ktoś tam, powiedzmy, po tym placu nam się poruszał. No, temat był bardzo trudny, bo zwróćmy uwagę, to są odpady niebezpieczne, więc nawet żeby nie było sytuacji, że jest ktoś, kto tam się dostanie, no, mógłby ewentualnie ucierpieć na zdrowiu, więc cały czas to było ogrodzone. Zgodnie z harmonogramem do 16 czerwca odpady zostały usunięte, a 21 czerwca już został klucz oddany, plac jest ogrodzony. Po drodze, jak Państwo pamiętacie, jeszcze musieliśmy dołożyć kolejny 1 000 000 zł, ponieważ okazało się, że tych odpadów jest więcej. To jeszcze zdjęcia z ostatnich transportów. Firma cały czas czyściła drogę, cały czas dbała o to, żeby tam osoby obce się nie pojawiały. Każdy mauzer wywożony był zabezpieczany i cały czas pracowali bardzo intensywnie nad utylizacją. To jest efekt końcowy naszych działań. Jak widać, teren jest czysty, wysprzątany, bardzo solidnie, bardzo dokładnie, odpadów już nie ma. W Nowinach, na ulicy Perłowej, no jest jeszcze ten drugi problem, jak wiemy, obok. Szanowni Państwo, to już właśnie ostatni slajd pokazujący, jak to zostało zabezpieczone. No nie mówimy tutaj też o jakiejś ingerencji bardzo mocnej, z prostej przyczyny. Jesteśmy właścicielem nieruchomości,
tak naprawdę teraz właściciel nieruchomości już będzie decydował, co tam dalej będzie się działo. Ostatecznie całość utylizacji, łącznie z tym, co ze środkami, które ponieśliśmy na etapie zarządzania kryzysowego, czyli prawie 200 tysięcy, później 7 milionów 681 tysięcy, w sumie 7 milionów 881 tysięcy złotych. Jest to kwota, za którą usunięto 1185 ton odpadów niebezpiecznych z Nowin, z ulicy Perłowej. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować zarówno pracownikom merytorycznym, którzy czuwali tutaj nad samą procedurą przetargową, ale także nad specyfikacją przetargową. Bardzo serdecznie chciałbym też podziękować Państwu radnym, także zarządowi, członkom zarządu, ponieważ to wsparcie cały czas było, jednogłośnie były decyzje podejmowane. Sytuacja była bardzo trudna, zadanie było arcy ciężkie, ale myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania. Wspólnie uporaliśmy się z tym bardzo, bardzo trudnym zadaniem. Ale nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie firmy, z którymi współpracowaliśmy. Dlatego też myślę, że te podziękowania już były na konferencji, ale z tego miejsca też pragnę podziękować pracownikom Kieleckiej Hydrogeotechniki, ale także Geokomy Krakowskiej za to, że faktycznie podeszli do tematu bardzo profesjonalnie. Nie mieliśmy tam podczas tych prac praktycznie żadnych jakichś incydentów czy problemów. Bardzo rzeczowo, bardzo skrupulatnie, no i dokonali zadania bardzo trudnego w bardzo krótkim czasie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Panie Józefie, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, skierowałem chyba w niedzielę wieczór wniosek do Pana Przewodniczącego i do Pana Starosty, żebyśmy udzielili pomocy finansowej mieszkańcom Nowej Białej, poszkodowanych w tej kataklizmie, który ich dotknął. No, na dzisiejszą sesję zarząd nie przygotował żadnej propozycji. W związku z tym ja mam prośbę, aby ten wniosek potraktować w ten sposób, jak to nakazuje kodeks postępowania administracyjnego, i jako klub Polskiego Stronnictwa Ludowego oczekujemy odpowiedzi na pytanie, jakie będą dalsze losy tego wniosku. Druga sprawa, o której chciałem krótko powiedzieć, to w lipcu, 12 lipca, najprawdopodobniej o godzinie 13, w Michniowie odbędzie się ważna uroczystość, ważne wydarzenie będzie miało miejsce, gdyż zostanie dokończona, końcowy etap zostanie wprowadzony, mauzoleum walki i męczeństwa wsi polskiej. Teraz nazwa brzmi Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Mówię o tym dlatego, że jest to bardzo ważne miejsce na terenie naszego województwa, co prawda nie na terenie naszego powiatu, ale zachęcałbym koleżanki i kolegów radnych, bo wszyscy pochodzimy z gmin wiejskich bądź miejsko-wiejskich, do udziału w tej uroczystości. 40 lat blisko trwały prace nad tym, żeby to mauzoleum przyjęło taką postać, jaką można teraz zobaczyć. I warto też przy tej okazji wspomnieć o inicjatorach tej idei michniowskiej, którymi były Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, już świętej pamięci pan Chodak, i Kielecki Oddział Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, a później cała duża rzesza kontynuowała tą ideę upamiętnienia tragicznych wydarzeń na polskich wsiach w czasie II wojny światowej, zarówno w Generalnej Guberni, jak i poza jej granicami. Myślę, że wybierzemy się do Michniowa, chociaż to jest dzień roboczy, no ale rzecz ważna się dokonała, w związku z tym ja jestem, będąc emocjonalnie związany z tą ideą, zapraszam koleżanki i kolegów, żebyśmy się w Michniowie spotkali w tym dniu. Dziękuję bardzo. Członek zarządu, pan Stefan Bohm, bardzo proszę. Nie, to...
to jest gmina Suszewo. Ale parafia zahaczała. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Oczywiście tragedia dotknęła mieszkańców. Wiemy, jak to się stało. Wiemy również, że podjęto działania. W pierwszej kolejności wojewoda, rząd, a następnie również kościół. Wniosek pana radnego skierowany został do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem zdiagnozowania potrzeb dla tych po prostu ludzi. Proszę Państwa, chcemy zdiagnozować, żeby potrzeby były adekwatne do danej chwili. Nie wiemy, czy w danej chwili potrzebna Państwu jest, co tam jest, prawda? Jest diagnoza, wiemy, że trwają prace związane z usunięciem, z odbudową. Także po diagnozie, proszę Państwa, na pewno będzie podjęta stosowna uchwała. Dziękuję. Mam pytanie uzupełniające, mogę? Bardzo proszę. Panie starosto, mam proste pytanie. Czy Państwo skontaktowaliście się może z powiatem nowotarskim, zarządem tego powiatu i z gminą Nowy Targ, w granicach których ta miejscowość się znajduje? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi rozmowy. Jest również Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, czy też z gminami, ustala zakres potrzeb dla tych mieszkańców. To już samorząd województwa podkarpackiego was wyprzedzi w tym działaniu, bo na najbliższej sesji mają podjąć uchwałę w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom Nowej Białej. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Proszę Państwa, ponieważ tutaj mamy pewne nieścisłości i zarzuty, że podejmujemy te decyzje niezgodne ze statutem, ponieważ są zapisy rzeczywiście wykluczające się tutaj. Nie chciałbym, żeby powstawały jakieś dyskusje, aczkolwiek wprowadzenie dodatkowych uchwał zgłoszonych przez zarząd zawsze się stosowało i nigdy nie było przeszkód przed głosowaniem. Panie Józefie, doskonale Pan chyba pamięta, że nieraz były takie sytuacje, trzeba było nagle jakąś uchwałę podjąć. I nikt nie czynił z tego tytułu przeszkód. Faktycznie są błędy w statucie, w mojej ocenie, to co Pan tutaj kwestionuje. W związku z tym bardzo bym prosił, aby Komisja Statutowa przeanalizowała statut i wprowadziła stosowne poprawki, żeby nie było tych niejasności. I apeluję też również, żeby nie było tej hipokryzji, bo wie Pan, no pracowaliśmy tyle lat i nikt nie czynił żadnych tutaj uwag, a nagle dzisiaj okazuje się, że są uwagi, bo nie można, bo jest niezgodnie ze statutem. Być może, że tak Pan ma rację, ale nie do końca. Panie Przewodniczący, ja myślę, że Sejm Niemy już przeszedł dawno do historii. Myślę, że nie budujmy my Niemej Rady Powiatu. Jeżeli ja mam jakieś wątpliwości, to po prostu pytam i zdarza się, że nie otrzymuję odpowiedzi. Trzy razy pytałem o te 28 projektów, które nie były realizowane z uwagi na braki finansowe. Do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. No to ileż razy można pytać? A poza tym, jeżeli mamy, uchwaliliśmy statut, samiśmy uchwalili, to szanujmy prawo przez siebie uchwalone. A jeżeli to nie przystaje do życia, to go zmieńmy. Dlatego też moja prośba, żeby Komisja Statutowa się zebrała i przeanalizowała. A mamy taką? Oczywiście. Oczywiście, że taką mamy. Przecież była powoływana Komisja Statutowa na początku naszej kadencji. To była bezczynna. To znaczy, nie wracajmy do tego, kolego Józefie, czy była bezczynna, bo nie będę wracał do historii poprzedniej Rady i Komisji Statutowej. Dlatego, że no, wiele rzeczy było i rzeczywiście jestem tutaj z przewodniczącym Jackiem od jakiegoś czasu. Patrzymy na wiele rzeczy, które nam się nie podoba. I to powiem szczerze, nie podoba się nam na przykład głosowanie, kiedy się jeździ w samochodzie. Nie podoba nam się wiele rzeczy, ale jak już żeśmy dotknęli tego tematu, stwierdziliśmy, że przyjdzie taki moment właśnie teraz, jak już będziemy się mogli spotykać. I to jest ten moment i właśnie to kolega Jacek zasygnalizował. Że właśnie, bo jestem przewodniczącym tej komisji, tak, jestem i tu się jakby od tego nie odżegnuję. Między innymi zainicjonowaliśmy to dzisiaj, żeby właśnie o tym powiedział, żebyśmy pewne rzeczy i dlatego do kolegów radnych taka prośba, jeżeli
A tu są osoby, które ten statut uchwalały, je zmieniały, bo taka sytuacja też miała miejsce. Jeżeli macie Państwo jakieś sugestie, jakieś uwagi, to ja już dzisiaj proszę, żebyśmy to właśnie mogli sobie przygotować te uwagi. Komisja zbierze się w określonym czasie, osoby, które w tej komisji zasiadają, się o tym dowiedzą i popracujemy na tym, tylko że popracujemy nad rozwiązaniami, nie na zasadzie takiej ad hoc, że będziemy się spotykać z niczym, tylko przygotujmy się na to. Ja myślę, że dajmy sobie chwilę czasu, jest jeszcze okres wakacyjny i po prostu wypracujmy te rozwiązania, które nas bolą. Może się pojawić znowu okres związany z pandemią i znowu sytuacją, w której będziemy rozstrzygać kwestie głosowań, spotkań i wielu innych rzeczy, żebyśmy po prostu mieli uregulowane rzeczy w statucie. Dlatego, że dzisiaj w obrocie prawnym mamy dokumenty, które się wykluczają. I prawnicy nie są w stanie wydać interpretacji odnośnie prowadzonych obrad albo i pewnych rzeczy, które się dzieją do sytuacji, którą dzisiaj mamy. To je wprowadźmy do tego statutu. Jak będzie potrzeba zmiany za jakiś czas, to będziemy też zmieniać. I to jest ten moment, w którym rozpocznijmy nad tym pracę i myślę, że w najbliższym czasie Państwo, którzy są w tej komisji, się spotkają, ale to prośba też do nas, żebyśmy sami wypracowywali te zmiany, które gdzieś tam mamy zapisane, no bo jak ich nie będzie, no to to spotykanie nie będzie miało sensu. Już wiemy o pewnych rzeczach, które się na co dzień dzieją, ale to też od Państwa zależy. Do kogo ewentualne uwagi słać? Do przewodniczącego komisji. Tak jest, no po to zabrałem ten głos, żeby jakby w tym momencie wskazać osobę. Zresztą wiecie Państwo, no bo przecież żeśmy sami układali składy tej komisji, kto w tej komisji jest, także chyba każdy klub ma swojego przedstawiciela, to powinniśmy do tego wiedzieć. No. Takie jest moje odczucie, że powinniśmy składać do swoich przedstawicieli, ale oczywiście jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo, Robert. Pan starosta Wilson Gęcki, również. Szanowni Państwo, ja chciałem jakby wesprzeć w tym, co Pan Przewodniczący Jacek powiedział, bo chyba z klubu PiS ja i kolega Przewodniczący byliśmy najdłużej radnymi w poprzednich kadencjach. I wcześniej nie było czegoś takiego, że właśnie nie można było wprowadzić pewnych uchwał na dniu sesji. Pan kolega Szczepańczyk dzisiaj powiedział o Michniowie. Myślę, że któryś z członków zarządu się tam wybierze. A akurat dzisiaj jedna z uchwał, którą żeśmy wprowadzali, to jest odkurzanie historii. To jest rajd rowerowy szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Brygada Świętokrzyska sformułowała się w powiecie kieleckim. Na początku w gminie Zagdańsk, później ruszyła do Lasocina w gminie Opuszno. Stamtąd niepokonana przeszła na zachód. Nikomu się nie poddali, przez kilkadziesiąt lat byli opluwani. To była bardzo ważna uchwała. Ten rajd jakby... Inaczej, w tej chwili trzeba uczyć historii młodych, nie koniecznie przez składanie wieńców, choć to jest też ważne, tylko przez rajdy rowerowe, jakieś biegi, coś, co przyciągnie młodych ludzi. I ja byłem pomysłodawcą tego rajdu. Dwa lata temu w tym rajdzie tylko uczestniczył powiat kielecki. W tamtym roku już był powiat kielecki i powiat włoszczowski. W tym roku uczestniczy powiat kielecki, powiat włoszczowski, powiat jędrzejowski, powiat konecki. Za rok myślimy o włączeniu powiatów z innych województw. Także akurat pan Józef mówił o Michniowie, a wcześniej był przeciwny w pewnym sensie wprowadzeniu uchwały o odkłamywaniu historii. Także wcześniej, kolego Jacku, to wiele razy tak było, to ja pamiętam, bo myśmy najdłużej byli, to dziwne, że teraz tak nie może być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Pan radny Zbigniew Tagański. Ja chciałem zauważyć, że wracając do statutu, że on ma czytelne, jasne zapisy. Pani mecenas to bardzo wymownie to wyłuszczyła. Natomiast ponieważ jak raz pracuję w gminie, w której stowarzyszenie pewnie pilnuje formalno-prawnych i materialnych zgodności podejmowanych uchwał, więc no tu wystarczy, żeby ten projekt uchwały trafił do rady, do obsługi rady i został tam po prostu zapisany z tym wyprzedzeniem siedmiodniowym. Natomiast ja nie bardzo rozumiem, bo tu pan starosta mówił o odkłamywaniu historii, że będzie się organizować rajdy, nie wiem, w hołdzie Narodowym Siłom Zbrojnym.
no to może powinniśmy kiedyś sobie pozwolić na jakiś wykład w tej sprawie, bo z tego co wiem i co dzisiaj nawet IPN twierdzi, to była organizacja wojskowa, która współpracowała z Niemcami. Była oczywiście antybolszewicka, to nie kwestionuję, ale absolutnie współpracowała z Niemcami. Więc nie bardzo rozumiem, co ma jedno z drugiego. Niemcy zabijali ludzi i w Michniowie to jest obiekt, który poświęcony jest martyrologii właśnie tych zabijanych przez Niemców. Natomiast skąd pan starosta połączył te dwa tematy, to naprawdę nie wiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani starosta. Miejmy się zabierać głos, jestem w totalnym szoku. Zero znawstwa historii. Akurat kto jak kto, ale ja się mogę wypowiedzieć. Mój ojciec walczył w kampanii wrześniowej. Rozpuścili ich, jak już Rusy weszli do Polski. Przekraczał granicę, Rusy go puścili, bo miał ręce chłopa. Potem walczył w grupie Pawła Stępnia Gryfa. I akurat wiem z opowieści, że Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne to walczyli i z Niemcami, i z bolszewikami. I jeżeli pan radny nie wie o Narodowych Siłach Zbrojnych, to radny musi udać do IPN-u, bo IPN wydaje sporo książek o Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. No, pójdziesz się uczyć. Myślę, że w tym momencie dyskusja, panie Zbyszku. Tak, no nawet bardzo. Nie będę zabierał w tej swojej głosu, no pozostaję przy swoim poglądzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co do statutu, panie Zbigniewie, pan jako doskonały samorządowiec powinien powiedzieć, że na pewno pewne zmiany w statutach następują i muszą nastąpić akurat w tej sytuacji. Natomiast pan doskonale wie, że niektóre uchwały, projekty uchwał są potrzebne do podjęcia nie 7 dni. Zachodzi konieczność wprowadzenia ich na sesji, bo coś się zdarzy, że trzeba skorzystać z pieniędzy, z dotacji, więc no o czym pan mówi? O 7 dniach, żeby wcześniej dokumenty trafiały? To jest chyba jakieś absurdalne, więc zgłasza, to grozi paraliżem działalności samorządu. Proszę bardzo, nie chciałbym dyskutować w tym momencie. Pan przewodniczący mnie źle zrozumiał, ja absolutnie nie kwestionuję poglądu, że te 7 dni to jest zbyt długi czas, w Masowie jest 2 dni na przykład. Natomiast ja mówię, że obecne przepisy są jasne i czytelne, natomiast że można je zmienić no. I z korzyścią dla powiatu jestem jak najbardziej za. No chyba nie są czytelne, skoro pan Józef dzisiaj podnosił temat, że tutaj nie możemy w tym momencie wprowadzać do porządku projektów uchwał, no, że nie wpłynęły stosownym terminem. Właśnie, że przepis ten jest wyjątkowo jasny. No to zmieńmy to, żeby stworzyć możliwość. No to zmieńmy. To więc nie zmieńmy, a nie zarzucajmy. Uważam, że komisja powinna się spotkać i przeanalizować w ogóle zapisy. A nie zarzucajmy Józefowi, że on tu jakieś bojkoty chce. Nie, no to nie o to chodzi, panie Józefie. Przepraszam bardzo. Proszę państwa, kończmy powoli tę dyskusję, bo zmierzamy w różnych kierunkach dzisiaj chyba. No sesja dzisiaj długa i być może męcząca. Dawnośmy się nie widzieli, panie przewodniczący. No wiem, tak, bardzo dawno i cieszę się to, co powiedziałem na początku, że się mogę spotkać. Proszę państwa, zamykam obrady 31. sesji Rady Powiatu Kielc. Następna sesja tradycyjnie chyba w koniec sierpnia. Miejmy udane wakacje.